Hej, hej, witamy, dwóch i ten trzeci. Wracamy po dwóch tygodniach. Adrian Palma z tej strony, a ze mną standardowo Oskar Śniegowski. Cześć, Oskarze. Witam wszystkich. A dzisiaj dołączył do naszej dwójki Michał Mielcarek, znany pod pseudonimem Mielu. Jak chcesz, żebyśmy się do ciebie wracali, Michale? Właśnie jako Michał, czy bardziej jako Mielu? Jak przez te kilkanaście lat w branży się do ciebie częściej zwracano? Cześć wszystkim, może najpierw. Nie wiem, jest mi to bez różnicy. Wszyscy rzeczywiście mówią do mnie Mielu i tak jakoś to już zostało. Więc jeżeli wam tak wygodnie, to proszę bardzo. Jak chcecie Michał, to jeszcze reaguję na to imię, także. I podejrzewam, że pseudonim wziął się z nazwiska. Nie ma to tym żadnej większej filozofii. Nie, nie ma. A jeśli kogoś to naprawdę interesuje, to mogę powiedzieć, że to jest rzecz jeszcze z liceum. Nawet wychowawczyni do mnie tak mówiła i potem zostało. I nawet parę razy od ojca usłyszałem. Pozdrawiam tatę. I nie wiem. No i tak już po prostu jest. Wszędzie to gdzieś tam się za mną ciągnie, więc... No chyba jakby trzeba się z tym pogodzić po prostu. Także. No, już chyba za późno. No i właśnie powiedziałem, że używałeś tego pseudonimu i cały czas używasz, pracując w branży gier jako dziennikarz, teraz już po tej drugiej stronie barykady, ale zaczynałeś z tego, co wiem, jako człowiek od testowania, od upewniania się, że jakość produktu programistycznego jest na wysokim poziomie. I to chyba też nie było związane stricte z grami, tak? Możesz przedstawić nam, jak dobra, rozpoczynałeś to swoją... Może powiem, jak było, bo nie do końca w taki sposób. Okej. Okay. Jakby moja przygoda z branżą, że tak powiem, zaczęła się gdzieś tam w 2003 roku i wtedy zacząłem sobie amatorsko pisać na stronie gameonly.pl i jakoś bardzo krótko po tym już zaczęła się przygoda z Neoplusem, więc to tak naprawdę, nie wiem ile to, może 4-5 miesięcy, 4 miesiące chyba to trwało, a może nawet 3, nieważne, nieistotne. W każdym razie gdzieś tak zacząłem właśnie od pisania w 2003 roku, a moja przygoda z testowaniem to jest bodajże 2006 rok, końcówka, więc już parę lat pisałem. I zanim zabrałem się za testowanie, przy czym to było testowanie gier na komórki, więc też nie oprogramowanie jakieś tam niezwiązane z grami, a konkretnie gry, przy czym to były gry na komórki, wiecie, jeszcze te stare, tak? Czyli jakiś tam Sony Ericsson, jakaś Nokia, żadne smartfony, to... Czyli Snake'a testowałeś? No akurat na szczęście nie Snake'a, ale dużo, dużo bardzo kiepskich rzeczy. Choć z drugiej strony dzisiaj niektóre z nich są nazywane indykami, nie wiem, w takie w gry free to play też są sprzedawane, tak jak my wtedy testowaliśmy, więc jakby to nie są jakieś tam strasznie nowe pomysły. W każdym razie no to było dość takie, nie wiem, dziwne, tak? Ja zawsze chciałem robić gry i jakby się z tym nie ukrywałem tego, jak ta przygoda z pisaniem tak wyszła przypadkowo trochę i na pewien czas zapomniałem jakby o chęci tworzenia gier, bo pomyślałem, że w sumie fajnie się też o nich pisze, więc jakby gdzieś tam przez jakiś czas bardzo mocno parłem w tym kierunku. Natomiast jeśli chodzi o to testowanie, to było tyle dziwne, że te gry rzeczywiście były takie no toporne, te komórki to była masakra. Bardzo mało było takich komórek, że rzeczywiście dawały radę i żeby cokolwiek tam działało w miarę płynnie. No ale zobaczymy mniej więcej, jak wygląda życie testera. Jak to jest, kiedy się przez tydzień w kółko gra w to samo i męczy te same poziomy i próbuje znaleźć jakiś sposób na wywalenie gry. Po prostu to jest takie granie, żeby, dobra, znajdę jakiegoś buga w tej grze, nie? To jest takie strasznie dziwne myślenie, nie? Nie tak jak po prostu przychodzisz do pracy, przychodzisz do domu, siadasz przed konsolą, grasz i myślisz sobie, będę się cieszył grą, nie? To było takie, nienawidzę tej gry i jeszcze ją zniszczę dodatkowo. Nie? Było to w ogóle bardzo ciekawe i teraz bardzo mnie zaciekawiłeś tym, co powiedziałeś. To był rok 2003, tak? 2003 to był początek mojego pisania, 2006 to było testowanie. Gry na komórki. Właśnie i samo to... Miałeś jakiś ulubiony model telefonu w tamtym czasie? Tak jak sam wspomniałeś, że na niektórych dało się grać, a na niektórych kompletnie nie. I jak wyglądało dokładnie takie testowanie na komórkach? Czy graliście na jakichś większych ekranach, czy
na przykład był obraz przesyłany przez różnego typu przejściówki, czy to bezpośrednio na telefonach? Nie, nie, bezpośrednio na telefonach graliśmy. I jeśli chodzi o twoje pierwsze pytanie, jakby czy miałem swój ulubiony telefon, to chyba najlepszy był Sony Ericsson K750i bodajże i K800. To były, musicie sobie to wygooglować, bo to tak pewnie nikomu nic nie mówi, tak? W każdym razie to były takie telefony, które rzeczywiście, no, miały trochę powera jak na tamten czas i to po prostu te małe gierki działały na tym przyzwoicie. Więc jakby też dzięki temu wiedziałem, jaki telefon sobie wziąć, po prostu jak mi tam umowa przed, jak kończyła, no to sobie przedłużyłem i wziąłem taki. Także nie dość, że miałem taki dla siebie, to jeszcze na nim grałem w pracy, tak? Zżyliśmy się troszeczkę. Graliśmy na telefonach, tak, znaczy mieliśmy do dyspozycji wszelkie, jak to się nazywa, emulatory i to się nawet czasem przydawało, ale to głównie korzystali z tego programiści, żeby zobaczyć, czy no oni tam portowali gry, tak, mieliśmy, aha, dobrze, może tak powiem, bo w sumie zaczęliśmy gadać o tym, że testowałem gry, a nie powiedziałem gdzie, ja pracowałem w firmie, która nazywała się Hands on Mobile i oni zdaje się już nie funkcjonują w Europie. To była firma, która była międzynarodowa, na całym świecie operowała. Widziałem nawet, że jakieś gry ich pojawiały się, nie wiem, czy to przez nich wydane, czy oni robili na PSP-ku, więc coś tam próbowali jeszcze na konsolach. No, ale to się tam jakoś podzieliło i z tego, co wiem, no to już nie ma tego działu. To było w Krakowie. Parę miesięcy sobie tutaj pomieszkałem, zanim przeprowadziłem się do Warszawy. Właśnie jeszcze się wtrącę, aha, do twojej wypowiedzi. Sprawdziłem ich w tej chwili na Wikipedii i jest napisane, że to biuro w Krakowie cały czas funkcjonuje. Być może artykuł jest po prostu niezaktualizowany. Tak, przepraszam, że tak się zaśmiałem, ale absolutnie nie ma ich tutaj. I no i to już od dłuższego czasu. Mam miłe wspomnienia z tym miejscem. Jakby było fajnie, ale dobrze, że to się skończyło, ta przygoda. W każdym razie, jeśli chodzi o takie testowanie, no nie wiem, no, myślę, że taką interesującą rzeczą, czy taką fajną ciekawostką, o której ludzie nie zdają sobie sprawy, na przykład jest to, że trzeba testować, co się dzieje z grą, kiedy jest połączenie przychodzące. Albo SMS-a dostajesz, albo ktoś dzwoni do ciebie. No jak w którym momencie gra się przerywa, to czy ona później wstaje, tak? Czy można kontynuować rozgrywkę? Więc tak naprawdę siedzieliśmy, jeden telefon to była gra, drugi telefon to się po prostu dzwoniło do siebie i przykładało oba telefony do uszu, tak żeby było słychać, czy jest połączenie. Trzeba było dmuchnąć, no bo żeby tak nie mówić, bo można było gadać, no ale to tak lepiej brzmiało, jak się dmuchnęło w jeden telefon i w drugi, żeby było słychać, że na pewno połączenie jest. No i potem się przerywało i patrzyło, co się z grą dzieje, także zabawne było to, że gdzieś tam na samym początku mieliśmy, jako że to była firma, tak jak mówię, międzynarodowa, a nasza centrala to była w Europie, w Wielkiej Brytanii, to mieliśmy telefony wszystkie na roamingu, więc angielskim, więc dzwoniliśmy z numerów angielskich na numery angielskie i tak siedzieliśmy w Krakowie, co było totalnym bezsensem i stratą kasy, więc tam w którymś momencie ktoś przytomnie doszedł do wniosku, że może zamiast na to wyrzucać te pieniądze, to po prostu przerzucimy się na jakiegoś polskiego operatora. Więc to było taka ciekawostka, ale to było tyle zabawne, że czasami trzeba było wiele razy trzeba było sporo wysiłku, żeby trafić w odpowiedni moment. Nie wiem, tam się gra włączała i miała przez 3 sekundy splash screena i trzeba było w niego trafić. A wiecie, jak to jest, wybieranie numeru, chwila, moment i w którym momencie się włączy to połączenie, tak? Także było takie siedzenie i dzwonię do siebie już 70 raz, nie mogę trafić, nie? strasznie takie upierdliwe rzeczy, no ale no cóż, no to jest właśnie urok pracy testera i jak komuś się wydaje, że przychodzi do pracy testera grać w gry, no to nie, to zupełnie nie ta bajka. Rozumiem więc, że pracowałeś równolegle jako tester przez parę miesięcy, jednocześnie pisząc dla Neo Plus, ale uznałeś w końcu, że po tych paru miesiącach, że to nie jest dla ciebie i skupiłeś się w pełni właśnie na byciu dziennikarzem growym, tak? Tak, znaczy zdarzało mi się tak, że czasami nie miałem co robić w pracy, no bo czekaliśmy na to, aż będzie nowy build gry i czekaliśmy, to w tym czasie pisałem na przykład jakieś tam recenzje czy zapowiedzi, więc było zabawnie, że w jednej firmie robiłem robotę z drugiej, co było całkiem niezłą oszczędnością czasu, ale
Ale tak, gdzieś tam czułem, że to testowanie to i te komórki to nie są gry, które mnie interesują, tak? Mnie interesują od zawsze większe gry. No jakby ciężko ukryć, że jestem bardziej konsolowym graczem niż pecetowym. I to pewnie jakaś tam preferencja gatunków, chociaż dość sporo gram na moim pececie, więc to też nie jest tak, że jestem jakimś tam fanatycznym konsolowcem i nigdy nie będę grał na kompie, nie? Bo to dla mnie to jest bzdura. W każdym razie gdzieś tam zawsze tam mocniej ku konsolom się zwracałem, więc takie granie na komórkach to mnie tak strasznie nie interesowało. No i chciałem zrobić coś więcej, jeśli chodzi o to dziennikarstwo, a zupełnie przypadkowo to się złożyło, że akurat po różnych roszadach tam w Neoplusie zrobiło się trochę miejsca, a ja też tak zupełnie nieoczekiwanie zapytałem chłopaków, czy właściwie czy mają miejsce dla mnie tam na stałe w redakcji, bo ja bym chętnie przyjechał. I oni byli strasznie zdziwieni, że w ogóle rozważam taką opcję, bo myśleli, że jest mi dobrze i właściwie nawet nie pytali. No, więc to bardziej było tak, że gdybym się nie zainteresował, to pewnie nic by z tego nigdy nie było. A oni powiedzieli, jasne, dawaj, nie? Jest robota. Tutaj może powiem wam taką rzecz, o której ludzie, nie wiem, czy zdają sobie z niej sprawę, czy nie. Wydaje mi się, że nie wiedzą, że w tej robocie dziennikarskiej bardziej liczy się zaangażowanie niż nie wiadomo jaka wiedza. Jakby jak ktoś potrafi pracować i pokazuje, że to umie i że chce, że jest gotowy na poświęcenia, że będzie pisał newsy o 3 w nocy, to jasne, to ma większe szanse na to, żeby się dostać, niż jak ktoś przyjdzie i powie, no ja świetnie znam gry, no ale mogę pracować tylko, nie wiem, tam od 10 do 12. No tak to wygląda, przynajmniej z mojej perspektywy tak zawsze to działało, jakby zajawkowicze zawsze mieli drzwi otwarte. Tak, to jeszcze zaraz dopytamy o specyfikę pracy dziennikarza growego i o Neoplus też, bo to jest bardzo ciekawe, ale jeszcze na chwilę chciałbym się cofnąć do 2003 roku, bo tam też ciekawa sprawa była taka, że z tego co wyczytałem chyba niejako zostałeś przymuszony, żeby pisać dla Game Only, bo sądziłeś, że to nie jest coś dla ciebie, tak? Nie wyobrażałeś siebie za bardzo jako osoba pisząca grę. Nie do końca. To prawda, czy to mit? Nie do końca przymuszony. Jakby. Nie, ja mam taką tendencję do próbowania nowych rzeczy i jak ktoś rzuca temat, to ja najczęściej myślę, nie, chyba nie dam rady, ale za moment, kurczę, no ale jak nie spróbuję, to nigdy się nie dowiem. I najczęściej próbuję. Tak jakoś mam, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Różnie, no, czasem się człowiek sparzy, czasem wyjdzie to na plus. Ja po prostu tak mam. No i w tamtym czasie, ojej, nie pamiętam, być może to wrzesień czy coś w tym stylu, to już są takie detale, że to nawet nie ma co w nie tam specjalnie wnikać. Ja szukałem sobie miejsca w internecie, w którym poznam takich ludzi jak ja, graczy, bo przez jakiś czas miałem net w domu, tak wiecie, stałe łącze i nagle przyszło mi do głowy, zupełnie nieoczekiwanie, nie wiem, jakby spłynęła na mnie ta wiedza, takie olśnienie, że jak to? Przecież skoro ja jestem tutaj, we Wrocławiu, bo jestem z Wrocławia, skoro ja tutaj siedzę i czytam te Neoplusa, te PSX Extreme, jakby interesuję się grami, no to znaczy, że tacy ludzie też gdzieś są i może znajdę ich w internecie, a nigdy nie wpadłem na to, żeby ich poszukać. Jakby, no, po co, tak? Więc no nie tylko jakby z moi znajomi z osiedla grali, ale też wiadomo, musieli być inni tacy ludzie. No ja ich zacząłem szukać i ich znalazłem. Akurat przypadkowo się złożyło, że w tamtym czasie wyszło czasopismo GB More. GB More to było taki jakby dalsza ciąg, taki duchowy spadkobierca Game Boy Magazynu. Dobrze mówię? Game Boy Magazyn, tak. Wydawanego przez Independent Press, tak? Czyli przez ekipę Neoplusa. No i tam robiło parę osób, w tym GB More, które związane były z Neoplusem. No i jakoś ja po prostu się tym zainteresowałem, a dostałem tą informację jakoś od nich, bo się zapisałem do newslettera na stronie Neoplusa, no a takie tam już detale. W każdym razie zainteresowałem się tym, wbiłem na czata i nagle mnie olśniło, bo się okazało, że tam są gracze. No i bardzo szybko okazało się też, że są tam ludzie, których lubię czytać. Pojawił się, nie wiem, Kaxi z Neoplusa, teraz w Techlandzie, Krzysiek Janicki. No i był tam też jeden z założycieli Game Only. No i jakoś tak się zgadaliśmy. No i tak wyszło. Ja nigdy nie planowałem pisać, nie? To też jest taka rzecz, że ja chciałem robić gry, a nie pisać o grach. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że mógłbym to robić.
A jak się okazało, całkiem sprawnie składam zdania po polsku na papierze. Z mówieniem jest trochę gorzej, ale... Jak na razie ci wychodzi tak, że coś dobrze u nas. Dzięki. Wzorowo. Tak, tylko usypiająco trochę, ale przyspieszając. No, gdzieś tam zaproponował mi po jakichś dłuższych rozmowach, że może bym coś napisał, nie? Że widzi, że jestem nieźle stukniętym zajawkowiczem, że po prostu mogę gadać o grach cały czas, że coś, to po prostu coś z tym trzeba zrobić. I no i ja mu powiedziałem, nie no stary, nie ma takiej opcji, nie? To jest w ogóle bez sensu, ja się na to, do tego nie nadaję, gdzie ja do tych mistrzów, wiesz, oni tam piszą, te wiedzę to mają, nie wiem, w ogóle, oni chyba, wiesz, z Miyamoto to kawę piją codziennie rano, no dla mnie to było niepojęte, wiesz, jak w ogóle działa ta branża, myślałem, że oni wszyscy mają kontakty do wszystkich wydawców, że w ogóle te wszystkie materiały, te gry to... Nie wiem, miesiąc przed premierą oni grają w to i wiecie, wszystko wiedzą, nie? Kompletnie nie miałem pojęcia o tej branży. No, ale gdzieś tak, który, nie wiem, dwa dni może minęły i wróciłem do tego gościa. Mówię mu, słuchaj, spróbuję, nie? A tak się akurat złożyło. Czekajcie, czy ja nie mylę? A nie, dobrze. W 2003 ja przez jakiś czas pracowałem w Warcie. To była taka robota, powiedzmy, dla studenta. Siedziałem po nocach w Warcie i wklepywałem dane z polis do komputera, do systemu. No, po prostu trzeba było przenieść, nie? Polisy, nie wiem, tam mieszkaniowe, jakieś ubezpieczenia samochodowe, takie rzeczy. I... Przeglądam twój profil na LinkedIn i imponujesz swoją ścieżką kariery, bo jest tutaj i Warta, i Ceneo, jest właśnie Hands-On, jest Gram, jest Gamezilla, jest nawet Blooper. Dużo wędrowałeś w swojej karierze i mam wrażenie, że długo szukałeś miejsca, w którym jesteś obecnie. I czy to miejsce planujesz się na swoim obecnym stanowisku zasiedzieć na troszeczkę dłużej? Wiesz co, jakby... Tak, trochę się... Znaczy można powiedzieć, że rzeczywiście troszeczkę podróżuję, tak? Szukam swojego miejsca, bo jakby z jednej strony mówisz imponuję, z drugiej strony ktoś powie, no dobra, ale tu zagrzał miejsce tam parę miesięcy, tutaj był, nie wiem, z półtora roku. Trochę za często zmienia pracę ten gość, nie? Ja tak naprawdę tam, jak zobaczysz Neoplusa, mam to wpisane przez 9 lat, tak? Ja głównie pisałem o grach i... Znaczy, tak, ja tak sobie myślę o tym. Głównie pisałem, a w międzyczasie robiłem inne rzeczy, bo z pisania o grach, tak jak się jest, się robi to zdalnie, no to raczej ciężko przeżyć, chociaż znam przypadki, wiesz, no jak ktoś pisał dla wydawnictwa Axel Springer w czasie, kiedy ono naprawdę było bardzo mocne i fajnie płaciło, no to jak ktoś zdalnie pracował, to mógł sobie tak pracować i to w sumie była robota marzeń, nie? Bo płacili naprawdę dobrze. Natomiast no, Neo nigdy nie było jakąś wielką potęgą, tak, jeśli chodzi o wydawnictwo samo, tak, bo to była mała firma, kilkuosobowa i nie było tam jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy, natomiast wystarczyło, żeby przeżyć, jak się pracowało tam, znaczy całkiem spoko było, jak się pracowało na miejscu, natomiast zdalnie, no to wiecie, po prostu musiałem robić coś jeszcze, tak. Więc pracowałem w Warcie, chociaż to Warta zaczęła się wcześniej, więc po prostu to robiłem, ale któregoś tam razu stwierdziłem, że no to po prostu nie ma sensu, nie tylko przez to, że jakoś tam nie dogadywaliśmy się finansowo, ale to po prostu było wykańczające, bo to była praca w nocy i to było po prostu dzień w dzień się człowiek siedział na nockach, a gdzieś tam próby jakieś powiązania tego z pisaniem, z graniem plus w ogóle jakimiś studiami, to była masakra, nie? A ja studiowałem dziennie, no to w ogóle... No po prostu rzeź. Więc jakby stwierdziłem, że no w którymś kierunku trzeba pójść, a jednak to pisanie coraz bardziej mnie pochłaniało. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Wiecie, ja bardzo lubię te, nie wiem czy znacie TEDx, to się nazywa, nie wiem kto. Te wszystkie wystąpienia, tak? Tam jacyś mądrzy ludzie opowiadają o różnych rzeczach, tak? Niektórzy opowiadają o... Na przykład można było zobaczyć gościa, który ma bioniczne nogi, ma taką firmę, która to produkuje, on o tym opowiada, nie? Ale też są takie motywacyjne trochę, powiedzmy, gadki. No i na takich właśnie, na takich spotkaniach można usłyszeć,
rób to, co cię bawi, co jest twoją pasją, bo inaczej będziesz nieszczęśliwy w życiu. I ja to sobie wziąłem do serca, nie? Po prostu wkurzała mnie ta robota gdzieś tam po godzinach, po nocach, a chciałem pisać i chciałem mocniej wchodzić w tę branżę, tym bardziej, że miałem możliwości. I oczywiście zachłysnąłem się tym, że wiecie, że nagle odzywają się do mnie moje idole, tam wiesz, Gulasz, nie, Marcelus, coś tam chcą, żebym pisał jakieś teksty, oczywiście ochrzaniają, że to jest wszystko do bani i tak dalej, więc, ale ja się tym strasznie jarałem. Jak zrobiłem sobie 2 tygodnie wolnego, to pojechałem do Warszawy, żeby ich poznać, zobaczyć, jak wygląda redakcja, i siedziałem przez 2 tygodnie w redakcji i pracowałem, nie? I siedziałem i po nocach, grałem, nie wiem, w Burnouta, trójkę, jakby cuda nie widzę. Po prostu mnie to interesowało i jakby poświęciłem się temu całkowicie i to jakby nie miałem żadnej wątpliwości, że to jest to, co chcę robić. Natomiast te wszystkie inne zajęcia to były, no tak, faktycznie Ceneo, pracowałem tam parę miesięcy i oni jak... Tyle, co mam dobrego do powiedzenia na temat tej firmy, to to, że teraz mają fajną stronę, która się nazywa Expert Ceneo i oni robią recenzje i pracują tam fajni ludzie. Nie wiem, czy wiedzieliście, że oni piszą też recenzje gier, także już wiecie, możecie poczytać. A tak to jakby zostawiłem ten temat za sobą, nie? A zajmowałem się tam kontrolą jakości, gdzieś to ta cała kontrola jakości trochę się tam przewijała przez tę moją karierę. Tutaj trochę testów, tam jakaś właśnie kontrola jakości. No i potem przeskoczyłem już na pełny etat do Neoplusa, a jako że ta branża jest mała i wiele ludzi się zna i lubi, to mieliśmy fajną współpracę z wydawnictwem właśnie Axel Springer. No i dodatkowo pisałem, jak gdzieś poleciałem na jakiś pokaz i tylko my mieliśmy i z tego w czasopismach konsolowych mieliśmy ekskluzywa, tylko my mogliśmy o tym pisać. No to gdzieś tam robiłem jeszcze dodatkowo do Playa, czy tam do Komputer Świata Gry, pisałem dodatkowo też taką zapowiedź drugą i ona się tam ukazywała z jakimś opóźnieniem. Więc, a w ogóle zaczęła się moja przygoda z wydawnictwem Axel Springer właśnie od pracy w Hands on Mobile, bo oni akurat mieli taki pomysł, żeby zrobić czasopismo, które nazywało się Gry na komórki i bardzo potrzebowali jakiegoś sposobu na odpalanie tych różnych gier i ja im fajny emulator znalazłem i to była, wiecie, po prostu strzał w dziesiątkę i ja też pisałem, ja miałem jakby żaden problem dla mnie, to był, miałem ochotę, no to tak się dogadaliśmy i po prostu zrobiliśmy to czasopismo. To był jeden numer i to była jakaś katastrofa ogólnie. Ale z tego oni zobaczyli, że jestem jakby chętny do roboty i potem się poznaliśmy już w Warszawie i no i gdzieś tak powoli ta współpraca funkcjonowała. Co nie znaczy, że do GameZilly dostałem się dlatego, że się znaliśmy i jakby to było takie naturalne, że Miel nie ma roboty, no to dawaj go, nie, weźmiemy go na naczelnego, bo Kosa akurat odchodzi. To tak nie wyglądało, bo w tym czasie, jak ja przychodziłem do GameZilly, to już nie, Playa nie było, Komputer Świata Gry chyba też już nie było. Choć tu mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to już... Chyba nie było. Chyba już nie było, nie? Więc generalnie to już troszeczkę inna ekipa. To ja przyszedłem już tak jakby do zupełnie nowej firmy. No i... Ale to było cały czas kontynuacja tego, co ja robiłem w Neo. Ja w Neo w którymś momencie... Przeszedłem tę całą karierę od Crapmastera, bo grałem w najgorsze rzeczy, bo jakby wychodzę z założenia, że jak praca, to praca, więc obojętne, co dostaję, to recenzuję. No więc grałem w te najgorsze śmieci. No a potem dostawałem jakieś troszeczkę lepsze rzeczy i tak od tego doszedłem aż do pozycji zastępcy redaktora naczelnego, a później w sumie później tak już tak pod koniec Neoplusa właściwie ogarniałem go w całości, prócz wydawania, prócz DTP, takich czysto biznesowych tematów, ale jeżeli chodzi o prowadzenie czasopisma, o zamawianie tekstów, o pilnowanie ludzi, nie wiem, nawet korektę, to ja wszystko to robiłem ja. No i jakby dzięki temu byłem, powiedzmy, dobrym kandydatem do kontynuowania tego, co robił Kosow w GameZilly, czyli bycia redaktorem naczelnym.
akurat tak się przypadkowo złożyło, że Neo padło, a Gamezilla akurat szukała, po jakichś 2 tygodniach zaczęła szukać redaktora, znaczy na, po tygodniu redaktora naczelnego, bo okazało się, że Kosa odchodzi, więc to się akurat bardzo rzadko zdarza, ale mi się akurat zgrało idealnie, więc jakby długo się nie zastanawiałem, choć strasznie mi było żal, bo jednak ja się wywodzę z printu, jakby dla mnie prasa drukowana to jest mistrzostwo, a online to ja się tutaj czuję troszeczkę nie za dobrze, no ale mimo wszystko jakby no było wyzwanie, no to tak jak ja to mam, tak jak mówiłem, po prostu trzeba było podjąć to wyzwanie, no i to zrobiłem, tak? Także siedziałem w tej Gamezilli, jakby, ale to była dla mnie kontynuacja tego, co ja robiłem, jakby to się zmieniła firma, ale robota była bardzo podobna, plus jeszcze uczyłem się nowych rzeczy, uczyłem się internetu, uczyłem się i wymyślałem też jakieś fajne rzeczy, tak, z ekipą, bo miałem bardzo fajną ekipę i zresztą były możliwości, tak, mieliśmy swoje studio, w którym mogliśmy nagrywać, no jakby nie wszystkie redakcje mają aż tak dobrze, tak, my mieliśmy ekipę, która nam montowała filmy, pojechałem 2 razy na E3, dzięki temu, że byłem właśnie tam w Gamezilli, także tam całkiem fajnie się tam pracowało, jakby mogłem się też rozwijać, tak. No i to już byłem totalnie redaktorem naczelnym, który musiał też gadać z wydawcami, z dystrybutorami, także to też było dla mnie fajne, choć ja jakby znałem tych ludzi wcześniej, bo to jest chyba największy bonus pracy w Neoplusie dla mnie, że Gulasz zawsze zabierał mnie na wszystkie imprezy branżowe i poznawał mnie, nawet z niektórymi to po 5 razy, przedstawiał mnie tym ludziom, jakby nie mam im za złe, bo to wiesz, jak znasz tam, nie wiem, 500 osób, to już w którymś momencie to można zgłupieć, nie? Jakby starasz, no wiesz, nawet jak się starasz zapamiętać twarze, to gdzieś tam ktoś ci powie tylko, no cześć, jestem Michał i potem zniknie, no to wiesz, no to zapominasz, że go kiedykolwiek widziałeś, nie? No ale właśnie Gulasz tak robił, że zawsze mnie zabierał na te imprezy i mówił, że no ta branża tak trochę działa, żeby znać ludzi też, nie? I no networking jednak jest strasznie ważny. To nie no to znaczy... wszędzie, nie tylko w naszej branży. Jasne, wszędzie tak naprawdę. No to tak mówię, networking jest ważny, to nie znaczy, że dzięki temu zaraz dostaniesz pracę, czy coś, ale jakby ważne jest, żeby znać ludzi, wiedzieć z kim się, znaczy do kogo się odezwać, o tak. To prawda. To mogło źle zabrzmieć, to z kim się. My nie oceniamy, spokojnie. Przejęzyczenie, to da się wyciąć. No w każdym razie to z tego potem się pojawiła opcja Grama. Tak naprawdę z Gramem rozmawiałem trochę wcześniej gdzieś tam i myślałem może o tym, żeby tam przeskoczyć, ale fajnie mi było w Gamezilli, a potem jednak ja miałem takie poczucie, że już doszedłem trochę do ściany, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Że ja w dziennikarstwie dużo więcej nie zrobię i być może powinienem, nie wiem, pójść w stronę YouTube'a, chociaż nie uważam, że jestem odpowiednią osobą do tego, żeby się pokazywać tam przed kamerą i wydurniać, ale, czy nawet mówić mądre rzeczy, no ale to jakby to nie ja, tak? Ja też jakoś tam świetnie nie czuję, jeśli chodzi o montaż i tak dalej. Nie chciałem się tego uczyć. To nie jest coś, co mnie interesuje. Więc jakby odpadało to. A poza tym jakby mam jeszcze kilka pomysłów, co można by zrobić. Ja na przykład strasznie się dziwię, że jakby nikt nie wykorzystuje Twitcha do tworzenia stron o grach, to znaczy do kreowania życia redakcji. Czyli mamy połączenie zwykłych tekstów z jakby to powiedzieć, z audycją, o może coś takiego. Czyli wchodzimy rano, jesteśmy na żywo zawsze o 9, gadamy co, o czym będziemy dzisiaj mówić, o czym będziemy pisać, jakie będą recenzje czy cokolwiek, a potem się połączymy znowu, nie wiem, na przykład o 15, będziemy coś komentować na żywo. Jakby w ogóle tego nie ma. A medium jest takie, że no wymyślaj i działaj, tak? No bo możesz robić co chcesz, bo to jest internet i tu nie ma zasad. Więc jakby nikt tego nie robi, ale ja też jakby rozumiem, z czego to się bierze. Czasem wydawca nie chce, czasem nie ma pieniędzy, czasem nie ma zajawki, wiadomo, trzeba robić newsy, odsłonoroby i tak dalej, więc to też tak sobie radośnie mówię, co można by zrobić w dziennikarstwie growym, przynajmniej w internecie, natomiast też zdaję sobie sprawę, że są tam różne realia i nie zawsze to wygląda tak wesoło, tak? Ale w każdym razie ja doszedłem gdzieś do tej ściany i... Chciałem się wtrącić, w sensie, żeby kontynuować temat, zanim przejdziesz dalej. Okay. Odnośnie nowego serwisu Pawła Borawskiego i Ekipa Gra, o ile... Tak. Nie mylę, Ekipa Gra. To oni chyba dość odważnie właśnie w tą stronę poszli, żeby dużo tych materiałów było i chyba było dość też kilka streamów na Twitchu właśnie, na żywo, bezpośrednio. I wiem, że Paweł próbował nawet z Periskopem coś zadziałać. Mhm. Znaczy, ja jakby uważam, że to jest dobry kierunek,
I na pewno fajnie, chociaż trochę dziwne. Oni nie mają serwisu, zdaje się, nie? Nie prowadzą, więc. Znaczy, planują chyba otworzyć, planują, bo to nie istnieje. Okej, okay, jasne. Znaczy, akurat. Ja akurat mam takie podejście, że. Nie zaczynałbym tego od samego początku, właśnie robić filmiki i tak dalej, tylko mam serwis i do niego dorabiam te rzeczy i go rozbudowuję, nie? Na takiej zasadzie. I jakby, wiesz. Ja uważam, że jednak trochę czasy się zmieniły i problem jest taki, że podejrzewam, że sporo osób, które wejdzie na poligamię, nawet nie będzie wiedziała, z kim rozmawiacie dzisiaj. I wiesz, i nawet jak, albo jak usłyszą to, o czym rozmawiamy, to pomyślam, kto to jest Paweł Borawski właściwie. Więc wiecie, to już tak, ja kiedyś pamiętałem wszystkie nazwiska, nie? Ja mogłem nie czytać, ale wiedziałem, kto jest w Top Secrecie, kto jest tam w Resecie. Mnie to strasznie... wresyć. Co mnie strasznie interesowało to, nie? Jakby ta branża, kim są ci ludzie. Dzisiaj to jakby, wiecie, na YouTubie tam ci goście są gwiazdami, a ci, co piszą newsy, to właściwie nie wiadomo, o kogo chodzi i to jakieś kompletne randomy, nie? Tam parę osób może ma jakiś szacunek, typu, nie wiem, Mysza z Gramą, tak? Ludzie bardzo jakby szanują go i to pewnie jakaś grupa, nie? No, ale pewnie większość czytelników Gramy nawet nie ma pojęcia, kto to jest, nie? I być może to też jest ten problem, że wiesz, Paweł próbuje z naprawdę sensownymi ludźmi, tylko nikt ich nie zna, nie? Więc jak oni, jeżeli oni by to robili mając serwis, tak jak jest poligamia, nie? Przyszedł teraz Paweł Olszewski, no i Paweł wprowadza zmiany, tak? Widać, że jest nowy serwis, inne podejście do pisania, nie ma codziennie tony newsów, chociaż pewnie tam się trochę pojawi więcej tekstów, nie żebym coś wiedział. No i wiecie, i jakby w tym momencie fajnie by było, jakby Paweł zaczynał, wiesz, jakby próbował tych nowych rzeczy, nie? Jakby Twitcha więcej właśnie takiego życia wprowadzenia, wiecie, rano wchodzimy na antenę, potem coś tam pokazujemy, komentujemy najważniejsze rzeczy, na bieżąco na kanapie siadamy i mówimy, nie? Tak, i jest, to później zareklamuję, że próbujemy też Snapchata trochę rozkręcić, sam namawiałem właśnie, żebyśmy poszli w to medium i na IM-ie całkiem fajnie to wypaliło, bo każdego snapa, którego wrzuciłem, to odświeżało średnio po 80 osób. To na nasze warunki, gdzie mamy mało naprawdę obserwujących na razie, to nie jest zły wynik, jeden z najlepszych, jakie mieliśmy. Super, super, jak najbardziej. Ja strasznie, wiecie, propsuję takie inicjatywy właśnie, nie? Wszelkie gamer mi się strasznie podoba, tylko problem z nim jest taki, że też mało osób o nim wie. Fajnie by było, jakby oni to troszeczkę bardziej rozpromowali. Ale mi się to strasznie podoba, że ktoś zaczął to robić i daje to za darmo i jest jakaś alternatywa, nie, do tego, co było na rynku do tej pory. No właśnie, tylko pytanie jest, czy ludzie nie wiedzą o gamerze, bo tego rynku nie ma tak naprawdę, czy ludzie nie wiedzą dlatego, że gamer się słabo reklamuje na przykład? Wydaje mi się, że tutaj jednak troszeczkę więcej trzeba by popracować nad marketingiem i jakby dopiero wtedy możemy oceniać, bo nie uważam, że to jest zła idea, ale jeżeli ludzie o tym nie wiedzą, no to jak mają się, wiesz, jakby jak możemy się wypowiedzieć, że to wypaliło, czy nie? Jakby, jeżeli zobaczymy któregoś razy, że ściągnie 10 tysięcy, a następnego 500 osób, to będziemy wiedzieć, że to nie trafiło do ludzi, nie? No dobra, ale w takim razie gdzie powinien się, w jaką publikę powinien kierować gamer, bo przecież to jest cyfrowy odpowiednik drukowanych magazynów. Czy on w takim razie powinien konkurować z CD Action i innymi tego pokroju, czy bardziej z serwisami internetowymi, bo jednak to nie jest forma, która aktualizuje się codziennie, jak na poligami chociażby newsy, tylko wychodzi raz na jakiś czas i jest pełna artykułów podobnych do tych, które znajdują się w prasie. Absolutnie nie uważam, że oni powinni walczyć z online'em, jakby ze serwisami internetowymi, bo to jest bez sensu po prostu. To jest coś, co by na przykład mnie mogłoby zainteresować, bo mi się nie chce codziennie teraz wchodzić i czytać newsów. To jest coś tak jak właśnie czasopismo, że sobie biorę taką kompilację, wiecie, newsów, recenzji i tak dalej, sobie to czytam, ale i jakieś dodatkowe treści tam są, nie? Coś mogę więcej z tego wyciągnąć, ale to jest dodatkowo multimedialne, więc jak chcę, to mogę sobie obejrzeć screeny, zwiastun, cokolwiek, nie? Jakby, fajnie by było, jakby ekipa gra pożeniła to z gamerem i zobaczylibyśmy, co jakby w którym kierunku to będzie szło. Ale to zdaje się, to, że tam jest Paweł Borawski, to nie znaczy, że to są, wiesz, ci sami ludzie, nie? Ogólnie. No nie wiem, ja nie mam recepty na to, jak powinien wyglądać najlepszy serwis internetowy, wiecie, o grach. To absolutnie każdy może mnie ocenić po tym, jak to wyglądało na GameZilli i na Gramie i jestem pewien, że wiele ludzi powie, Jezu, to było najgorzej, jakby umieram, nie? Po prostu dramat. I dobrze, że już go nie ma.
Więc ja się tu nie zamierzam mądrzyć. Mam jakieś pewne swoje przemyślenia, no ale spokojnie. To jakie są te przemyślenia? Z czego jesteś dumny? Z czego zrobiłeś na GameZilli i na Gramie konkretnie? A co byś poprawił albo zrobił inaczej, gdybyś mógł się cofnąć w czasie? Kurczę, wiesz co, chyba... Teraz mi się ciężko o tym myśli. To znaczy ja na Gramie nie wymyśliłem... To nie było żadnej rewolucji. Na Gramie było po prostu bardzo dużo ludzi... Ja się nie patrzyłem, po prostu ściągałem jak leciało ludzi, którzy potrafili pisać. Akurat w tamtym czasie okazało się, że gry w WP się zamknęły. Czy tam nie zamknęły, ale jakby to oni już nie będą pisać o grach. Więc ja właściwie całą redakcję gry w WP ściągnąłem do siebie, nie? Jakby, wiem, po prostu chciałem mieć dobre treści i dużo. Ale to się na przykład nie sprawdziło zupełnie, bo jak masz codziennie dwa duże teksty, to w ogóle nie ma o co. Nie ma o czym gadać, nie? Ludzie tego nie przeczytają. Natomiast na GameZilli mieliśmy dużo fajnych pomysłów, bo komentarze właśnie takie robiliśmy sobie wideo, nie? Coś się zadziało? No to dawaj, nagrywamy 3-minutowy filmik i puszczamy to, taki szybki strzał na stronę i niech ludzie sobie komentują, nie? Więc tego typu właśnie takie rzeczy, niekoniecznie pisanie o grach, ale właśnie bardziej multimedialne były na pewno... Czymś, co lubiłem robić, nie? I no, różne rzeczy. Znaczy, jeśli chodzi o takie stricte nowe formy, to może nie, ale ja na przykład bardzo otworzyłem się na indyki polskie i na pewno na Gramie i na GameZilli, jak ja przyszedłem, to pojawiło się dużo, dużo więcej tekstów o polskich grach, co niekoniecznie też było bardzo dobre, bo może niekoniecznie ludzie chcą o tym czytać, ale mi na tym zależało, było sporo wywiadów i sporo takich szybkich komentarzy dotyczących tego, co się dzieje ogólnie. Nie wiem, pamiętam, że ogromną, czy jak to powiedzieć, widoczność zrobiłem tekstem o komentarzem do tego, co napisała Poligamia, że nie dostali jakiejś gry do recenzji, więc nie napiszą tej recenzji, nie? Fajnym motywem było według mnie takie komentowanie tego, co mówi branża od razu, jakby reagowanie na to i... Ale to są, no mówię, to co jakichś tam czarów, jakichś cudów nie uskuteczniałem, tam Ameryki nie odkryłem, natomiast jakieś mówię. To też wynika z pewnych ograniczeń. No wiecie, no quizy na GameZilli nie pojawiły się, bo ja tak chciałem, tak? No, może tak, no. A to, no to jest dramat, nie, jak to wygląda. No ale takie były wymagania, no. No dobra, to prześledliśmy prawie, że w całości tę twoją ścieżkę kariery. Jeszcze została nam ta część teraźniejsza, tak, czyli przepraszam za to. Goober i fun for you, ale zanim to jeszcze pozwól, że cofniemy się do początków znów, bo tam zostało jeszcze sporo kwestii interesujących i pierwsza z takich rzeczy, które mi wpada do głowy, to czy jak zobaczyłeś po raz pierwszy swoje nazwisko w czasopiśmie, na papierze, w fizycznym produkcie, który mogłeś zakupić w kiosku albo w saloniku prasowym, to czułeś dumę, że udało ci się dostać w takie miejsce i że jesteś tak jakby właśnie na papierze widoczny i każdy może kupić czasopismo, w którym ty odgrywasz ważną rolę, czy nie miałeś aż takich emocji związanych z tym? To też jest, ja się śmieję, bo to też jest jakaś tam anegdota na ten temat, tak? Czy jakaś tam historyjka. Bo jak zobaczyłem oczywiście nie nazwisko, jakby, a wcześniej, a ksywę, tak? Ale ona się pojawiła, bo pisałem też jako tam czytelnik, więc jakby ona pojawiała się troszeczkę wcześniej, więc to nie było jakieś tam zaskoczenie. Natomiast jeśli chodzi o to, kiedy już się pojawiłem jako autor tekstów, to ja się ucieszyłem i to było na zasadzie takiej, no wreszcie, bo jakiś czas moje teksty ukazywały się niepodpisane, więc moim pierwszym uczuciem nie była radość, tylko straszne rozczarowanie i wkurzenie, że no kurde, no to jest mój tekst, a nikt o tym nie wie, nie? I tak było przez jakiś czas, że nikt nie miał pojęcia zielonego, że ja tam pisałem, nie? Oprócz mnie i moich znajomych. I mówiłem im, nie, no słuchajcie, naprawdę tam piszą, nie, jasne, nie? Pokaż, udowodnij, nie? I to tak wyglądało. Ale no, oczywiście, no to wiecie, no to jest super fajne, ale jednocześnie ja się mega stresuję zawsze przy czymś takim, nie? Bo to idzie do ludzi, tak? I będziesz momentalnie oceniany, nie? I też, nie wiem, ja mam takie własne poczucie, że nie chcę spieprzyć roboty, bo
No bo ktoś za to płaci, tak? Zwłaszcza w princie miałem to takie przekonanie, no bo online to wiecie, no ktoś wejdzie, mu się nie spodoba, zostawi komentarz złośliwy lub nie, lub bardzo, bardzo celny, wiecie, będą rzeczowe argumenty, pójdzie, nie wróci, okej, okay, nie? Ale w princie, no ktoś zapłacił za to, nie? Więc tutaj jakby, no jest to jakaś ta większa odpowiedzialność, przynajmniej ja tak zawsze miałem za słowo i z jednej strony radość, z drugiej strony no trochę lęk, że to, co się zaraz będzie działo na forum, to och, jak oni to przeczytają, to po prostu już po mnie, nie? I te obawy były uzasadnione, czy trochę, czy okazało się, że jednak nie było tak strasznie i ludziom podobało się to, co pisałeś? Kurczę, no nie mogę sobie przypomnieć, żeby tak od razu... Chyba na początku to było na zasadzie fajnie, super, że w ogóle udało mi się, no bo gdzieś tam mnie kojarzyli z Game Only, czy tam na... Znaczy, no jakby ja informacje na swój temat, czy na temat swoich tekstów czytałem na forum Neoplusa, no bo to właściwie było miejsce, no i na forum PSX Extreme, bo tam to kogoś obchodziło, tak? Ja nie za bardzo nie znałem innych miejsc, gdzie ktoś mógłby komentować to, co się działo w numerze danym. To było tam 2003-2004 rok i tak to wyglądało, nie? W tamtym czasie. Ja tam przesiadywałem i tam... Jakby ludzie mnie już kojarzyli, bo byliśmy razem na forum, bo wcześniej się kojarzyliśmy z Game Only, także to było raczej na zasadzie, o, miałem super, nie? Fajnie, że przeszedłeś i fajnie, będę patrzył, co robisz dalej. Ale tak, zdarzały się takie komentarze dość krytyczne i... No i dobrze, ja to biorę oczywiście bardzo mocno do siebie, ale to o to chodzi, nie? Żeby jakby wyciągnąć z tego jakąś lekcję i jechać dalej, nie? Czyli nikt nigdy z pochodnią i widłami nie stał pod domem? Że, a, tak. Nie, takie coś się nie zdarzyło. Nigdy nie było nikogo, kto napisał, że wyrzućcie tego gościa, bo to jest największe nieporozumienie. Chociaż, wiecie co, pojawiła się kiedyś w necie taka stronka, ja nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale to taki blog, w którym autor zadał sobie tyle trudu, żeby każdego Neoplusa zrecenzować, nie? Ale to na zasadzie nie zrecenzować, co jakby przeczytać każdy tekst i z każdego tekstu wyciągnąć bzdury i je zniszczyć, nie? Na stronie. Po prostu każdy tekst miażdżył, nie? Albo przynajmniej tak mu się wydawało, bo się przyczepiał czasami do różnych bzdurek, jakby wiecie, ja zawsze znałem Neoplusa jako czasopismo, w którym było trochę nowomowy, nie? Byli, nie wiem, kilku ninja, to nie było... Kilku ninja, tylko ninjasi, nie? Tak się mówiło, nie? To są ninjasi. Więc jakby ja też tak pisałem. I ten człowiek strasznie się do tego przyczepił, nie? Do tego, do używania... On mówi, że rozpoznaje moje teksty, bo my nie wszystko mieliśmy podpisane, jakby długi czas zapowiedzi nie były podpisane, to on mówi, że rozpoznaje, bo używam słowa koleżka. Co jakby... bardzo dobrze, że to powiedział, jakby przestałem tego używać, tak? Bo to rzeczywiście było trochę głupie, nie? Ale to było też zabawne, że ktoś chciał poświęcić kupę czasu na to, żeby się po prostu dowalić, nie? I no okej, no gdzieś tam trochę się pośmialiśmy, ale to dość szybko umarło, co mnie zupełnie nie dziwi, bo jakby trzeba mieć naprawdę chyba za dużo wolnego czasu, żeby to robić, nie? Tak, ja mam wrażenie, że ci ludzie czytają teraz poligami i właśnie przyczepiają się do każdych wyrazów, które nie znajdują się w języku, w słowniku języka polskiego. Powiem ci, że nawet chyba wiem, kogo masz na myśli. Ja też zacząłem trochę więcej czytać poligami teraz, bo jakby kibicuję Pawłowi Olszewskiemu, z którym pracowałem jakiś czas na... No, robiliśmy Games Year razem, tak? I patrzę po prostu komentarze, co się dzieje, no i jakby wyróżnia się tam jeden osobnik, także pozdrawiam go. A w momencie, gdy dołączyłeś na stałe do Neoplusa i przeniosłeś się do siedziby i pracowałeś na co dzień w gronie redakcyjnym, bezpośrednio twarzą w twarz, to jak wyglądał twój dzień? Jak dużo czasu spędzałeś na graniu, na pisaniu, na przygotowywaniu raportów, na jeżdżeniu do różnych miejsc? Jak ta praca wyglądała tak w takim ogólnym ujęciu? Jak ją wspominasz? Znaczy ja bardzo dużo pracowałem, jak byłem w Neoplusie i wydaje mi się, że to jest okres, kiedy pracowałem chyba najwięcej w życiu w ogóle. Raz, że jako człowiek, który jest na miejscu, i my mieliśmy tak, że ja nie dostawałem dodatkowej wierszówki, ja miałem płacone za miesiąc pracy i tyle. Wiem, że różne redakcje różnie działają i niektórzy mieli fajną wypłatę plus jeszcze fajniejszą wierszówkę, więc to była w ogóle, wiecie, bajka. Natomiast u nas to działało w taki sposób, że miałem po prostu swoją robotę
I za to dostawałem kasę dostawałem, tak, za wykonanie roboty w ciągu miesiąca. Natomiast ile tej roboty było, no to wiecie, no wiedziałem, że mamy deadline, wszyscy to wiedzieliśmy, no i trzeba było się wyrobić, a jak się okazywało, że zostało mnóstwo na sam koniec, no to wiadomo, że było, że nie powiem, nie, mnie to nie obchodzi, tylko no dobra, no to jedziemy całą noc na przykład, jak trzeba, tak? Więc ja bardzo dużo pisałem, to można też zobaczyć, jak ktoś tam przerzuci parę numerów Neoplusa, to zobaczy, że, nie wiem, napisałem na przykład 30 stron, nie? To jest jakaś masakra w ogóle, że to by musiało być, nie wiem, strona dziennie, to i tak nie wystarczy, nie? Więc, no ale oczywiście, no zdarzało się tak, że wiecie, no niektóre teksty to były 4 strony, tak? Więc spokojnie, jakoś to szło. Niektóre to były krótkie formy, które nie musiałem też jakoś strasznie dużo czasu poświęcać na nie, więc z tego to się wszystko brało. No ale jednak zrobienie tylu tam, nie wiem, od 20 do 30 stron przez jedną osobę, to nie ma cudów, nie? To po prostu musisz trochę nad tym posiedzieć, zwłaszcza jeśli, wiecie, no jakby robienie z czasopisma to jedno, ale jeszcze jest czas na granie. Chyba najbardziej hardkorową akcją, jaką miałem, to było tak, że ja najpierw poleciałem na jakiś pokaz gdzieś do Stanów. Tak mi się wydaje, że to było tak, że poleciałem, nie było mnie parę dni, wróciłem i dosłownie 2 dni później poleciałem znowu do tych Stanów, co było, to po prostu ja się czułem po tym fatalnie. Także nie było mnie tak z 1,5 tygodnia w robocie, wracam i nic nie jest zrobione, nie? Nic, po prostu plaża, nie? Wszyscy, no co tam, jak tam było na wyjazdach? No wiesz, czekamy na ciebie, na te twoje raporty. Ja mówię, no ludzie, nie? Co tu się dzieje w ogóle? Także takie sytuacje też się zdarzały, no. Nie wiem, no ja bardzo miło wspominam tę robotę, chociaż ja bym nie chciał do tego wrócić, nie do takiego funkcjonowania, to nie ma takiej opcji. Natomiast tutaj po prostu nie dało się rozróżnić roboty od pasji, od przyjemności. Przychodziła nowa gra, no to się siadało i się po prostu grało, tak? Zależy ile miałem czasu, no to albo grałem cały czas i w nocy i tak dalej, albo sobie to gdzieś tam rozplanowałem, że mogę cały tydzień na przykład grać, nie? I no i najczęściej granie, no to po godzinach, tak? To jakby praca przy grach, przy pisaniu o grach, to nie jest granie w gry, tylko pisanie o nich, nie? I nie wiem, czytanie tekstów, dodatkowo każdy się przyda do czytania tekstów, żeby wyłapać literówkę. A Neo znane było z literówek, więc jakby to też przy tym pomagałem, nie? Także wiecie, mnóstwo roboty, a granie, no po godzinach. Także ja przez to, że pracowałem w Neo, to ograłem dużo gier, ale ograłem dużo gier słabych, przeciętnych, niezłych, dobrych, ale mam sporo zaległości z takich absolutnych klasyków, nie? I ja trochę tego żałuję, no ale no cóż, no tak to wygląda, nie? Po prostu nie było czasu na to, żeby wszystko nadrabiać, nie? A co było najlepsze, czy najbardziej spełniające w tej pracy? Bo podejrzewam, że najgorszym elementem była właśnie ta ciężka charówka i problem z granicą między życiem prywatnym a pracą właśnie. A z tych takich pozytywnych elementów? No to chyba satysfakcja z tego, co robiliśmy. Nie? Ja uważam, że Neoplus, tu nieskromnie powiem, że naprawdę to było dobre czasopismo. Nie? Zwłaszcza pod koniec, kiedy sytuacja była taka. Pojawił się Playbox, być może ktoś pamięta, nie wiem, czy pamiętacie, ale pojawił się Playbox. I była taka sytuacja, że wchodzi Playbox, no to wiecie, wydawnictwo Bauer, no to właściwie jakby chcieli, to mogliby do tego dopłacać i się tam nie przejmować, tak? I zgarnąć wszystkich z rynku po prostu załatwić nas, nie? I tak przynajmniej wszyscy myśleliśmy w tamtym czasie, że to może być ciężko, nie? Walka z nimi. No i rzeczywiście PSX Extreme, który zawsze trzymał się dobrze, obojętnie, czy mieli super świeże teksty, czy my zabraliśmy 5 ekskluzywów, a oni nie mieli nic, to oni z tym nie mieli żadnego problemu. Oni się po prostu zawsze dobrze sprzedawali, nie? Mieli swoich oddanych fanów i za to szacun, nie? Na pewno Extreme lepiej wychodził do społeczności niż Neoplus. No, to tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego. I był też bardziej hardkorowy, nie? Albo wydawał się bardziej hardkorowy dzięki tym wszystkim kącikom, bijatyk, jakichś innych, to oni zawsze lepiej wypadali od Neo. No i to mówię jakby z pełnym przekonaniem, chociaż pracowałem w Neoplusie tyle lat. Natomiast my chcieliśmy mieć bardzo dobre teksty i świeże materiały i to chyba udało się zrobić. Natomiast jak ten Playbox wchodził, no to my stwierdziliśmy, że musimy znaleźć jakby nową drogę dla nas, tak? Musimy się w jakiś sposób wyróżnić. No i czego nie wiedzieliśmy, to że Playbox pójdzie w stronę bardziej casualową, tak, że zgarnie gracza, który na pewno, gracza, czytelnika, który nie jest takim graczem, jak do jakiego my uderzaliśmy, tak.
I, no i nie wiedzieliśmy tego i nie mogliśmy tego wiedzieć. Postanowiliśmy więcej pisać tekstów, nie wiem, może trochę więcej jakichś analiz, trochę bardziej się zagłębiać w temat gier, wywiady przede wszystkim. Ja miałem wielką zajawkę na to, żeby rozmawiać z Polakami, którzy pracują za granicą. I chciałem ich poznać, chciałem się dowiedzieć, jakim cudem goście, znaczy w sensie przy grach, tak, przy produkcji gier, jakim cudem ludzie z Polski wyjeżdżają i co robią i jak wygląda ich życie. Także dzięki temu też poznałem kilku naprawdę fajnych gości. Chyba żadnej pani nie poznałem w ten sposób. Nie, nie kojarzę. Ale, no ale dzięki temu też tam nawiązały się jakieś fajne znajomości, więc to chciałem robić i wiecie, no jakby bawienie się też samą formą, nie? Jak ja otwieram dzisiaj gamera, znaczy otwieram, no odpalam sobie na iPadzie czy tam, nie wiem, na telefonie czy na kompie. Jak odpalam gamera, to tam wszystkie strony są takie same, nie? Jakby różni się kolorem to, czy to jest zapowiedź, czy to jest recenzja, ale te strony są takie same. A my na przykład mieliśmy taki pomysł, żeby skoro już piszemy, musimy napisać, nie wiem, 15 stron zapowiedzi, to żeby większość tych zapowiedzi była jednak inna, nie? Tu masz jakąś zapowiedź na dwóch stronach, a następna strona to jest dyskusja na przykład, nie? Dotycząca nowych informacji o grze. I to już jest zapowiedź, ale napisana w inny sposób. Później mieliśmy wypowiedzi danego twórcy gry, jakiegoś tam tytułu, nie wiem, na przykład jak był Miyazaki od Dark Soulsów, no to co on powiedział, taki jakby spisane fragmenty wywiadów, nie? Ale na konkretny temat, nie? Co powiedział o umieraniu, co powiedział o budowie świata i tak dalej. I to też była forma zapowiedzi, nie? Czy też zestawialiśmy ze sobą dwa lub więcej tytułów z danego gatunku i porównywaliśmy. Ten ma świat taki, ten ma taki, nie? I to również była forma zapowiedzi. Po prostu chcieliśmy robić to tak, żeby to nie było nudne. Żeby nie było 20 stron, które przerzucam i one wszystkie wyglądają tak samo, nie? Więc jakoś tam znaleźliśmy tę swoją drogę. No, oczywiście mieliśmy tam jakieś wpadki po drodze, ale to było fajne, nie? Nie wiem, z czego wyszedłem. Aha, z tej satysfakcji, że dawaliśmy radę. No tak, no wiecie, ostatni numer i... Dobrze mówię, ostatni numer? Ostatni albo przedostatni i tam się pojawia... pojawia się tam nasz tekst o Wii U, nie? Którego jakby w Polsce nikt nie miał, nie? I już. I daliśmy radę, tak? I udało nam się to napisać, chociaż miało nie być konsoli, nie? I jakby konkurencja nie miała. O. Także nie wiem, zdarzały się różne rzeczy. Na przykład ja bardzo pamiętam taką sytuację, że Street Fightera 4 recenzowaliśmy, chyba zrecenzowaliśmy na 2 miesiące przed konkurencją, nie? I nikt nie miał zielonego pojęcia, jakby jak udało nam się skołować grę, bo nie mieliśmy tego od polskiego dystrybutora, więc jakby którędy, nie? O co chodzi? Jak to się stało? My wiesz, i własne screeny zrobione i nie z Netto, nie? Tak, to wyjawisz teraz, jak to się stało? Nie mogę tego powiedzieć, nie? Sorry. To tak jak pewnie ta historia jak z Residentem, że gdzieś tam polski sklep też strzelał. Nie, czy to akurat był, tak, to była trochę inna sytuacja, chociaż ciekawe, że tak, że akurat tak się złożyło, nie? Że znowu też japońszczyzna nam się trafiła. To jest taka sytuacja trochę dziwna z tym Residentem. Jakby my okazało się, że mamy Residenta 6 na PS4 chyba miesiąc przed premierą, czy coś takiego, ale tu pudełkową wersję. No, przy czym, nawet chyba na ponad miesiąc przed premierą. Tak, chyba ponad miesiąc. Przy czym to my to byliśmy tak nie do końca my, bo to był nasz autor z Poznania, a tak naprawdę to był jego kolega, nie? I on, wiesz, dzięki temu zrobiliśmy jakieś zdjęcia, odpaliliśmy grę, tam filmik, no i w ten sposób pokazaliśmy, że mamy, nie? I gdzieś tam do dzisiaj się zastanawiam, czy trzeba było recenzować, czy nie. Jakby ktoś tam mówi, że nie trzeba, że lepiej nie recenzować, bo to gdzieś tam jakaś piracka wersja, w sensie ukradziona skądś, ale nie piracka, tylko ktoś to ukradł, więc jakby nie powinniśmy pisać o tym. Inni twierdzą, no sorry, jesteś dziennikarzem, masz materiał, no to jedziesz, dlaczego czekasz, nie? Więc tutaj było, to był trudny temat, ja na szczęście nie musiałem podejmować tej decyzji, więc cieszę się, że jakby spadło to na gulasza, nie? No właśnie, gulasz. Kim jest dla ciebie gulasz? To twój mentor? To twój nauczyciel? Jakbyś go określił, jak wspominasz te lata współpracy z nim? Trudne pytanie. Ja strasznie lubię Gulasza i mam wrażenie, że
wzajemnie, tak, że bardzo obaj się lubimy. No, miałem okazję niedawno być w Warszawie, no to od razu dałem mu znać, że jestem, wyskoczyliśmy na kawę, pogadaliśmy sobie, akurat mieliśmy tam półtorej godziny wolnego, także jak jest okazja, no to wiecie, no ja jakiś SMS-ik podeszlę, nie, o jakichś głupich historiach Metal Gearze, jakby to komentujemy, że Kojima ma troszeczkę odjechał, już całkiem, troszeczkę całkiem, że odleciał już na inną planetę, przynajmniej tym, co się działo w piątce, a wiecie, albo tutaj trochę o Dark Soulsach, że ja tam kontakt mam i nie wiem, no kurczę, no wiecie co, ja przez jakiś czas to naprawdę bardzo, bardzo dużo tego czasu spędzałem z Gulaszem, no jakby te, no jest to jakaś specjalna relacja, wiecie, jak się siedzi godzinami w nocy i nie wiem, robimy sobie przerwę i robimy trójmeczek tam w FIFA czy w Pro Evo i potem gramy, a potem wracamy do roboty i trzeba siedzieć. No i on jest w sumie szefem, ja jakby zawsze umiałem rozdzielić to, że jakby kumplujemy się, ale on jest szefem, nie? I mam wrażenie, że ludzie gdzieś tam mają z tym problem. Ja natomiast nigdy nie miałem tego problemu, jakby jak on powiedział, że coś ma być zrobione, no to sorry, no wykładał kasę, no to ja robiłem, nie? Akurat z tym podziałem ról nie mam problemu. No ja od Gulasza to się masę rzeczy nauczyłem, nie? I nie wiem, no ciężko mi o tym mówić jakoś, nie wiem, pewnie nie jestem za dobry w takich gadkach. No, dużo razem czasu spędziliśmy, zrobiliśmy fajne rzeczy, to mi się podobało, że wiesz, sami, że się nakręcaliśmy, nie? Jeden drugiego nakręcał, my w pewnym momencie zostaliśmy we dwójkę tak naprawdę w redakcji, nie było Marcelusa już, Fax też tak jakby przeniósł się do Bydgoszczy, pracował zdalnie, a potem już całkiem przeskoczył do Vivid Games i on teraz tam pracuje już, nie wiem, to 3 lata już minęło? 3 lata już minęło, tam jest creative directorem, także fajna kariera. Także, no. No i gdzieś ta relacja z Gulaszem, no, się musiała tam jakoś rozwinąć, nie? I tak, nie wiem, no myślę, że dobrze nam się razem pracuje i gdzieś tam się dogadujemy, nie? I fajnie, że ten kontakt jest cały czas. Dobra, to pozdrawiamy Gulasza, jak to mamy zwyczaje pozdrawiać wiele osób w trakcie naszych rozmów. I jeszcze jedno pytanie ode mnie o specyfikę pracy twojej konkretnie. Zastanawia mnie, czy masz jakieś spostrzeżenia dotyczące tego, jak się pracowało w czasopiśmie, a tego, jak się pracowało zarządzając portalami internetowymi. Jakie widzisz elementy wspólne, jakie różnice? I powiedziałeś już też, że lepiej czułeś się właśnie w Neoplusie, aniżeli pracując dla portali internetowych. Jak byś to przedstawił w swoim ujęciu? Chyba najlepiej opisać, jak wygląda sytuacja przy targach wszelakich. To jest bardzo fajne, dość zabawne. Mnie to zawsze bawiło. Jak wyjeżdżaliśmy ekipą neoplusową na Gamescom na przykład, czy wcześniej jeszcze nawet jak to się nazywało? Game Convention do Lipska. Game Convention, tak. Tak, jak jeździliśmy i widziałem tylko ekipę TV Gry, jak oni biegali tam z tymi kamerami, oni nigdy nie wyszli na żadne piwo, bo oni musieli pracować i robić relacje natychmiast i oni robili super rzeczy, to żeby nie było, nie? Ja jakby wielki szacun mam i do Dela, i do Krzyśka Gonciarza i całej ekipy tak naprawdę. Ja ich też strasznie lubię i uważam, że robią pro robotę. No, ale to oni zapieprzali, nie? A my w tym czasie spokojnie wrócimy, będziemy mieli jeszcze tydzień do deadline'u, to my sobie to jakoś tam spokojnie napiszemy, no bo przecież nie będziemy pisać dzisiaj, to my idziemy sobie tutaj posiedzieć z Electronic Arts, tam z Sony pogadamy, nie? A tutaj w własnym towarzystwie. Także to było zupełnie, zupełnie inne światy, nie? I nam się nigdy nie śpieszyło, chyba że było zamknięcie tuż po. No to wtedy była masakra, nie? Bo to wtedy trzeba było robić natychmiast. No ale my nie mieliśmy tej codzienności, nie musieliśmy robić z dnia na dzień. Czasami były takie dni, że po prostu kurczę, no nie, dzisiaj to nam się totalnie nie chce, dobra, grajmy w coś, odpalmy jakieś fajne bajki, w sensie gry, i tak mówiliśmy, bajki, i grajmy, nie, i cieszmy się tym i tyle, tak naprawdę. Tutaj było tak, że jak ktoś przychodził do redakcji i odpalał nową grę, to wszyscy, dobra, koniec pracy i patrzymy, co się dzieje, nie? Patrzymy, dowiadujemy się, kto to zrobił, jak to zrobił, czy jest fajny początek. No pamiętam, jak God of War 3 grałem początek, to wow, to po prostu wszyscy wisieli nad głową i patrzyli tylko, co tam się wyprawia.
i nie ma roboty, nie? I to było super, jakby nie było tego, dobra, sorry, ale muszę napisać jeszcze 10 newsów, nie? Dzisiaj musi być, albo coś się wydarzyło teraz i stary, koniecznie, musimy mieć wideo z tego, nie? Jakby zupełnie inny tryb pracy, trochę bardziej leniwy bym powiedział, co też odbijało się jakby na tym, że później mieliśmy te hardkorowe końcówki, bo to było takie kółko, nie? Jak mieliśmy hardkorową końcówkę, to nam się nie chciało robić przez pierwszy tydzień, no bo jakby odpoczywaliśmy. A jak nie robiliśmy przez pierwszy tydzień, no to później byliśmy do tyłu i musieliśmy nadrabiać, więc niech, no. Ale to była taka specyfika pracy i nikt nie chciał tego za bardzo zmieniać, nie? Jakby powoli się robiły jakieś rzeczy, ktoś tam pisał felietony i spokojnie, damy radę, szpigiel rozpisany, wiemy co będzie w numerze. Nie ma problemu, damy radę. Ogólnie jak wspomniałeś i o Krzyśku Gonciarzu i o Delu i o tym jak wyjeździliście na targi, to ja nie mogę, jak człowiek sobie uświadamia, tak jak teraz siedzę, ile lat, no to nie było tam, nie wiem, 15 lat temu, to były na dobrą sprawę 3-4 lata temu, a ile rzeczy się zmieniło od tamtego czasu. Lorderon już praktycznie nie posługuje się swoim nickiem, o grach też za często nie pisze, Del też zajął się bardziej filmem, wy już jesteście każdy w innym miejscu. To jest okropne, jak ten czas leci, szczególnie w naszej branży. Zależy z czyjej perspektywy, tak? No ja myślę, że jakby wszyscy, o których wspomniałeś, są zadowoleni ze swojego życia, więc chyba poszło to w dobrym kierunku. No ale faktycznie bardzo się tutaj dużo zmienia. No wiesz, jest w ogóle ten zabawny hashtag zmiany, tak? Tak, że cały czas coś się zmienia. Dzisiaj znów poszedł w ruch, bo tam... Tomek Gop, jak się okazało, wrócił do CI Games, więc widzicie, no tutaj ruch jest cały czas w tej branży i to dobrze, no ile lat można siedzieć i pisać o grach? Ja naprawdę ponad dekadę pisałem o grach i jakby bardziej zaczęło mnie interesować właśnie prowadzenie tego wszystkiego, zarządzanie ludźmi, nie wiem, robienie czegoś ekstra, tak? Szukałem jakby, co ja mogę zrobić, nie taki hands-on, taki bezpośredni, że piszę tekst i o, dzięki temu serwis jest lepszy, tylko co ja mogę zrobić więcej, tak? No i pewnie dlatego też jakby doszedłem do tego miejsca, gdzie jestem tutaj, albo ktoś mi tam zawierzył tę, tak? Powierzył tę rolę. W każdym razie, no tak, no zmieniło się mnóstwo, tak? Jeżeli popatrzymy, mówiłeś ile? 3 lata temu? 3 lata temu, no to już nie było Neo Plusa, tak? Ale to było 3,5 roku temu był Neo Plus. Jak powiedzieć tak, 4 lata wstecz był Neo Plus, był Playbox, zdaje się, jeszcze wtedy. Jak się cofniemy jeszcze, nie wiem, rok, no 5 powiedzmy, to i Play, i Komputer Świat Gry, tego nie ma, nie? To po prostu, ja nawet nie wiem, ile serwisów padło po drodze, bo tego trochę było, nie wiem, jakiś Game Corner był, nie ma. Poligamia jak się zmieniła, tak? No wiesz, paru naczelnych był, Piotrek... 5 naczelnych na dobrą sprawę na przestrzeni. Dobrze? Tak? Nie przesadzam? 4. 4 na 100%. Był Piotrek, Konrad, potem Koso przyszedł i teraz Paweł. To 4, rzeczywiście. Tak, no jak mówiłem, ja śledzę wszystko, muszę wiedzieć, także... Nie, ja bardzo lubię tę branżę, bardzo się nią interesuję, więc jakby śledzę, chociaż wypisałem się któregoś razu. A nie, przepraszam, się wtrącę. Dobrze mówiłem, 5? 5? Bo jeszcze w okresie, w którym nie mieliśmy formalnie naczelnego po odejściu Kosa, Maciu. To był Maciu. Sprawował funkcję takiego ojca chrzestnego serwisu. Jeju, nie daruje mi tego, że zapomnieliśmy o nim. Maciu, jakby wiesz, jesteś najlepszy. Ale to prawda, Maciu rządzi. Bardzo, bardzo lubię, jakby szanuję to, że on, wiesz, jest w tym miejscu, miał swoje lepsze, ale też miał dużo gorszych dni, w których jakby tam się zastanawiał, co z tym dalej zrobić, ale jest, jakby ta energia odżyła też fajnie za sprawą tych zmian, które były ostatnio. Mm-hmm. No i fajnie, bo on to po prostu ciągnie, nie? I, tak, i to jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. No. Maciu jest taką prawdziwą, starą szkołą tego, jak się pisze o grach, jak to powinno wyglądać i takim dobrym duchem całej poligami. Tak jest, także fajnie, że wciąż jest i to, no jeszcze raz bardzo nam przykro, że o nim zapomnieliśmy, tak? To ja pociągnę jeszcze... Ja mówiłem 5, ja chciałem tutaj... Dobra, Maciu, dobra, próbowałem się jakoś zasłonić. Winny. To żeby ta wina nie była zbyt widoczna, to ja jeszcze pociągnę temat targów, o których wspomniałeś, które chyba są nieodłącznym elementem życia każdej osoby pracującej w branży, czy od strony dziennikarskiej, czy już od strony deweloperki. Jakie masz wspomnienia takie najbardziej wyraźne, najbardziej interesujące z wyjazdów, czy to na E3,
czy na gańską, bo podejrzewam też, że być może masz ich więcej niż na przykład Kasper Pitala, z którym rozmawialiśmy też o tym, czy wspomniany Marcin Łukański, którzy właśnie w trakcie targów nie mieli czasu na nic i przez te kilka dni biegali od hali do hali, nagrywali materiały, pisali teksty i potem wracali zmęczeni, niemal martwi do Polski. A ty pewnie miałeś trochę więcej czasu, żeby jakieś przygody doświadczyć. Wiesz, szczerze mówiąc, wcale tak jakoś nie kojarzę, żebym miał jakąś taką rzeczywiście mega przygodę, że warto o niej mówić. Żadnych porwań, niczego? Musiałbym się mocno zastanowić nad tym. Nie, no jakby to, że my nie pracowaliśmy na miejscu, pozwalało nam po prostu, wiesz, wieczorem wyskoczyć z ekipą na jakiś poczęstunek, tak? I to było całkiem przyjemne, nie? Chociaż nie fajne jest, jak się pojawiasz, wiesz, na drugi dzień na targach, na prezentacji, jesteś tym gościem, od którego wszyscy uciekają, nie? Wiesz, raz się odsuwają, ale to jest, wiesz, normalne, nie? Jakby, znaczy, może nie jest normalne, może ktoś powie, Jezu, jaka patologia, nie? Ale to, czy ja tam, no, robiliśmy swoją robotę dobrze, więc jakby to było, nikt nie miał pretensji, nie? Jakby networking jest, tak jak mówiłem, strasznie ważną częścią tej branży i tak, jak najbardziej trzeba było po prostu się socjalizować, nie? I to wszystkim polecam. Którzy pracują w tej branży i zamierzają to robić. Ja raczej, wiecie co, targi ogólnie to nie jest fajna rzecz. Ja strasznie nie lubię Gamescomu, tam jest taki tłum, tam jest taka masakra. Ja najchętniej bym nie wychodził z tej jednej hali, gdzie tam są pokazy zamknięte. A i tak już teraz tam po prostu są wpuszczani ludzie, nie wiem, jacyś youtuberzy, to jest jakiś konkurs organizowany pewnie, że ktoś wygrywa wejściówkę na dzień ten prasowy. I tam jest mnóstwo ludzi, tam tak w ten dzień prasowy jest już, ciężko jest pograć w coś tak po prostu nam na halach, nie? I trzeba czekać. Ja pamiętam, że czekałem do Bloodborne'a chyba czekałem. Dobrze mówię? Nie pamiętam. Chyba do Bloodborne'a czekałem. Prawda, ja swego czasu czekałem chyba 2 godziny. No ja czekałem tylko pół, nie? Ale niby miałem wejście VIP, wbijam VIP-em, a tam stoi, wiesz, 50 osób, które ma wejście właśnie, VIP, ja też tego doświadczyłem, to jest no i, i to jest takie wow, nie? Także ja nie za bardzo lubię, no, E3 kojarzy mi się z bieganiem w te z powrotem, bo masz dwie hale i złośliwie, znaczy wiesz, złośliwie, tak zawsze jest, nie? Złośliwe rzeczy martwych. Że jak masz jedno spotkanie w jednej, to za chwilę masz drugie w drugiej i musisz biegać, nie? Pomiędzy nimi albo odpuszczać. No ale też głupio odpuszczać, jak już się jest tam na miejscu, więc często jakieś spóźnienia i tak dalej. Nie wiem, ja nie lubię za bardzo targów. Nigdy nie byłem na Tokyo Game Show, nigdy nie byłem w Japonii, więc ciężko mi się wypowiedzieć, jak to tam wygląda, ale to już po prostu... Kiedyś ekipa Neoplusa jeździła, jak ja przyszedłem, to już jednak było widać ten taki, powiedzmy, zmierzch tych klasycznych gier tam w Japonii, że tam bardziej przejmowało palmę pierwszeństwa tam smartfony i tak dalej, więc tam się nie opłacało lecieć. Tam po prostu nie było po co polecieć, nie? Zwłaszcza, że zmieniło się w ogóle to, jak branża wygląda teraz. Mamy super dystrybutorów z naszej perspektywy jakby dziennikarskiej, że tak powiem, tak? Czyli naprawdę można było dużo rzeczy wyciągnąć od nich, dostać jakieś materiały ekskluzywne. Nie było specjalnie po co latać do Japonii, żeby zobaczyć jedną czy dwie gry, tak? To się po prostu nie kalkulowało. Być może kiedyś, tak? Ale teraz to zupełnie nie ma sensu. Ja wolałem latać na te pokazy konkretnie przeznaczone dla prasy. Pierwsze jakieś prezentacje, ja no tutaj na przykład byłem na Deus Exie, na Human Revolution. Poleciałem chyba miesiąc przed oficjalną tam prezentacją gry, to ja ją widziałem właśnie w Montrealu. I to było super, bo to był genialny pokaz, bo najpierw spotkaliśmy się z producentami i oni opowiedzieli nam ogólnie o wizji gry, o tym, jakby co oni sobie założyli, jak tworzyli. Więc oni najpierw opowiadali na sucho, a potem nieoczekiwanie pokazali gameplay w ogóle. Ja mówię, okej, bo ja spodziewałem się, że jak oni zaczną gadać, to już się na tym skończy, na tym gadaniu, parę screenshotów i tak dalej. A tutaj pokazali gameplay, po czym powiedzieli, że dobra, teraz jest nas szóstka, producent, game designer główny, tam scenarzystka, gość od muzyki, efektów dźwiękowych, art director i nie pamiętam kto jeszcze, coś tam jeszcze. I z każdym macie po pół godziny, wiesz, jeden na jeden wywiady, nie? Ja mówię, jej, no nie wierzę po prostu. A potem jeszcze poszliśmy na kolację z tymi ludźmi i sobie siedzieliśmy, parę ładnych godzin i po prostu mogliśmy gadać z nimi o wszystkim, nie? Więc, no to był kapitalny wyjazd.
I takie rzeczy jakby miło wspominam, a nie wszystkie wyjazdy tak wyglądają. Raczej to jest wyjątek. Nie? No ale tak, to chyba były najlepsze takie rzeczy, ale nie mam jakichś takich specjalnych historii, że mogę opowiedzieć o tym, że któregoś razu jak byliśmy na E3, to wpadliśmy na prezentację. Co to było? Aha, Microsoft urządził takie spotkanie dla Polaków i opowiadał o tym, czym jest Live. Bo Live miał wejść do Polski, a to było, nie pamiętam, te 2 lata Live już był, nie chcę skłamać, nie? Bo tak jakby przeszedłem na końcówkę tego, bo mi się nie chciało nawet tam iść i jak tylko zobaczyłem twarze znajomych, to już wiedziałem, że po prostu zrobiłem najlepszą rzecz, spóźniając się, bo to była jakaś katastrofa, to był śmiech po prostu. Wiecie, różne rzeczy się zdarzały. Ja na przykład oglądałem konferencję Microsoftu, jedną z konferencji Microsoftu na E3 oglądałem z hotelu, tak? Bo jakby nie było wjazdu dla Polaków, nie? Powiedzieli, nie, sorry. Także, no ale to takie, no wiadomo, no nie da się wepchnąć wszystkich, tak? No to ja i tak się dziwię, że dość łatwo ogólnie przez lata było nam się wepchnąć, no bo te sale też mają jakąś tam ograniczoną pojemność, nie? A każdy by się chciał wbić. I najlepiej po 5 osób. A tu trzeba jeszcze zaprosić nie tylko dziennikarzy, ale przecież partnerów biznesowych, handlowych, nie? No to wiecie, jednak przydałoby się, żeby dla nich miejsce też było, nie? Więc pewnych gości się po prostu zawsze, no cóż, trzeba ich odstrzelić, o. Nie? No i Microsoft tak zrobił wtedy, a to było dość o tyle smutne, że to zdaje się była ta konferencja, co oni Xboxy rozdawali. Więc byliśmy tacy wszyscy smutni, że nie dostaliśmy. No, to dlatego nie wpuścili Polaków. Tak jest, Polacy chcieli, tak. No ja tak się śmieję, bo to wiecie, to o tym swagu to też się dużo mówiło swego czasu, że dziennikarze to tylko są łasi na te wszystkie bonusy i tak dalej, jakieś takie, nie wiem, gadżety, tak. Koszulki, cokolwiek. No tak, darmowe jedzenie. Też jest takie pierniczenie. No, każdy jakby mu dawali Xboxa, to nie znam osoby, która by nie wzięła Xboxa, jakby mu dawali. I niech mi nawet nie mówi, że nie byłby łasy, jak gdzieś wejdzie na jakiś pokaz, że może dostać Xboxa, to powiedział, nie, stary, wiesz, ja mam Honor, nie lubię jakiejś tam gry, nie lubię Microsoftu, ja nie wezmę od nich Xboxa. Albo nawet, nie, Ubisoft by rozdawał The Division albo Assassin. Nie, stary, po tych błędach, które były w Unity i potem jak mi lasowały maszynę, to nie, ja Ubisoft nie. Tam są drzwi, ja wychodzę. No nie znam nikogo, kto by tak zrobił. No i to jest święta prawda, ale nikt tego nie powie. Spoko, no wiesz, ja jakby nie zastanawiałem się dużo nad tym. Jasne, miałem w pewnym momencie takie przemyślenia, że być może te wszystkie wyjazdy to trochę taka, wiesz, próba przekupstwa, powiedzmy, ale, bo niektórzy tak sugerowali, nie? Niektóre redakcje duże mówiły, nie, my już nigdy więcej nie jedziemy na review eventy czy coś tam, nie? Będziemy recenzować tylko w idealnych warunkach, cokolwiek to oznacza, nie? No i tak naprawdę doszedłem do wniosku, że to jest bzdura, nie? No fajnie, że, ktoś mi powie, ale ty poleciałeś i byłeś, wiesz, w Miami, nie? Bo byłem na Captivate. No ale fajnie, no to w tym Miami to udało mi się przez godzinę na plaży poleżeć, a mieliśmy hotel od razu przy plaży, tak? I to było tyle. Przez 3 dni widziałem tego oceanu, to widziałem go, wiesz, no z balkonu, nie? I tyle. Bo siedzieliśmy zamknięci tak naprawdę na pokazach od, nie wiem, tam 9 do 18. No, trudno, nie? Robota, nie? Więc bardziej męczące niż fajne, nie? No ale jasne, byłem w Miami, no. Niestety nie mam pojęcia, jak wygląda, nie? I coś w tym stylu. Także to różnie bywa, no wiesz, ja tam się żalisz się czy chwalisz, tak? Ja tam się trochę jaram tym, że byłem w różnych miejscach, ale trochę też się tam namęczyłem, no ale to taka robota, nie? Więc jakby bez wielkiej podniety. Natomiast zdarzały mi się takie sytuacje, tak jak opowiadałem wam wcześniej, że przyleciałem do jednego miejsca, wróciłem do Polski i 2 dni później leciałem znowu, nie? I jetlag totalnie mordował mnie, nie wiedziałem, co się dzieje, tak? Ja to jeszcze 10 godzin w jedną stronę, 10 w drugą, przestawienia czasu, wiesz, jeszcze próbuj się skupić i pracować, nie? Więc to fajnie się mówi, że no, to sobie polatasz trochę, no ale jak masz wyskoczyć na 2 noce do, nie wiem, do Tokio, to super czy nie super, nie? Zmęczysz się, czy będziesz zadowolony, nie? To nie są, jakby nie uważam tego za jakieś tam przekupstwo. To tak naprawdę działa po to, żeby pan producent, tudzież inni ludzie z ekipy, nie musieli się tłuc po różnych krajach, po różnych redakcjach, nie musieli organizować 10 eventów. Oni organizują jeden i spraszają ludzi. Ludzie przyjeżdżają i wypad, nie? I oni mają 1, 2, 3 dni, w których muszą się poświęcić na tych dziennikarzy, a
nie muszą nigdzie tam podróżować i tracić czasu, nie? To jest, dlatego to jest robione, no. Oczywiście fajnie jest ugościć, zapraszamy tutaj, wiesz, jakieś miła restauracja, może jakiś taniec brzucha, może coś. To akurat prawdziwa sytuacja, jak byłem na review evencie Metal Gear 4 w Paryżu, to tak, to zabrali nas do jakiejś marokańskiej knajpy i tam jedna pani, to tak, tancerka brzucha była, a druga też, ale z wężem na przykład, nie, i tam jakieś takie bzdury, nie, no, ale jakby w tym czasie bardziej mnie jakby męczyło to, czy po pierwsze jak się kończy ta historia, bo już grałem jeden dzień i chciałbym grać dalej, a mi nie pozwalają, bo mieliśmy ustawione sesje tam powiedzmy od 9 rano do 19 i koniec. No, a poza tym martwiłem się, czy jestem w ogóle w stanie przejść tę grę, nie? Więc oczywiście to nie są jakieś super warunki do recenzowania, no ale no cóż, no człowiek się sobie z tym radzi i się tego uczy też przez jakiś tam czas, nie? To nie było jakby tak, że totalnie świeży gość poleciał i nie wiedział, co ma zrobić, nie? Mówiłeś, że spotkaliście wtedy na tym evencie, na którym był Deus Ex, mogliście spotkać się z ludźmi, którzy tworzą grę i każdy dostał sporo czasu, żeby z nimi pogadać. Czy w trakcie tych licznych wyjazdów spotkałeś jakieś legendy? Spotkałeś jakichś ludzi, z którymi chciałeś zawsze się zobaczyć i chociaż uścisnąć dłoń za to, co zrobili dla całej branży? Tak, no parę razy z Hideo Kojimą, tak, miałem okazję się zobaczyć i tu jest akurat o tyle nie fajna rzecz, to nawiązując do tego eventu, o którym mówiłem, ten review event Metal Gear'a, czwórki, to było bardzo fajne, że wiesz, chodzi Kojima i patrzy jak grasz, nie, z tobie staje przy tobie i wiesz, 5 minut gapi się, co ty robisz, nie, to wiesz, to nie wiem, jakbyś zareagował, jakby każdy niech sobie sam odpowie na to pytanie, no ale wiesz, no trzeba robić swoje, natomiast to było strasznie przykre też, bo akurat wtedy sporo osób miało ustawiony wywiad z Kojimą, my chcieliśmy się wbić, my, to ja mówię, ja byłem z Neo Plusa i był jeszcze Spajki z Gram.pl, on już teraz nie pisze, ale być może ktoś pamięta Spajkiego, to nam powiedziano, znaczy padło pytanie, skąd jesteście, my powiedzieliśmy, że z Polski, nie, to pan tam z Konami Europejskiego, tam z Niemiec powiedział, to możecie sobie zdjęcie zrobić, nie? I tyle było z wywiadu, co strasznie mnie wkurzyło, no ale jakby tak jak mówię, no też jest jakiś czas ograniczony, tak samo jak z tymi pokazami, konferencjami, tak? Tak samo jak z tym, to tak samo było tam, że Kojima nie miał czasu. No ale to widziałem się z Kojimą, widziałem się z ludźmi z Platinum Games, ja ich uwielbiam, co prawda nie z Kamiją, ale był Atsushi Naba i kurde, nie pamiętam teraz. No nieważne. A wpadłem na kilka osób. Wiesz co, ja jakoś też nie mam takiego, jakby, nie wiem, przechodzi koło mnie Shinji Mikami, no to wiesz, myślę sobie, o, super, nie? Przeszedł Shinji Mikami, ale ja nie mam czegoś takiego, że mistrzu, wiesz, zróbmy sobie zdjęcie, nie? Muszę to wrzucić. Ja nie umiem ludzi zagadywać w taki sposób, bo wydaje mi się to strasznie głupie, bo myślę, że oni wtedy już usłyszeli tego miliard, nie? W tego dnia i już mają dość. Zostawcie mnie właściwie, nie? Choć to pewnie też trochę nieprawda. Trochę jak z podrywem dziewczyny. Każdy jeszcze raz słyszy, że jest piękna, już ma dość tego. No, albo wręcz przeciwnie, może bardzo to lubi i czekasz, aż to powiesz, a ty tam, wiesz, się czaisz i myślisz, nie, bez sensu. Nie? No i to, wiesz, jakby głupota. Tak myślę, że Shinji Mikami byłby bardzo zadowolony tym, że porównujemy go do ładnej dziewczyny. No, ale Shinji Mikami dostarczył jedne z najlepszych gier, w jakie grałem kiedykolwiek, więc jakby jest dla mnie mistrzem i czekam. Nie grałem za dużo, co prawda, w Evil Within, bo jednak jakoś nie przekonało mnie do tego, nie przekonała mnie do siebie ta gra, ale czekam. Cokolwiek ten gość zrobi, to jakby tak, daję od razu zielone światło i później się będę zastanawiał, czy to było dobre, czy nie. Tak? Nie wiem, gwiazdy. No, nie. Yeah. Nie wiem, jakoś tak specjalnie nie zwracam na to uwagi. Mam parę zdjęć, no nie wiem, jak on się nazywał? Peter Moore, z Peterem Moorem, mam fajną fotkę, tam wiesz, prawie misie, nie? Także, no. Jak Hooverhand, tak? Tak, wiesz, no, spoko, nie? Było trochę tych ludzi. Jasne, zawsze super zobaczyć, tak? Na przykład byłem na ostatnim E3, jakim byłem, bo nie byłem w zeszłym roku. Byłem 2 lata temu. Dobrze liczę? Tak, 2 lata temu byłem. No to jak byłem na imprezie wargamingu, takiej już, takiej tam wieczornej,
to okazało się, że tam, nie wiem, sobie stoję, patrzę, wiesz, a obok mnie Lorne Lanning, nie, twórca tam Apes Odyssey, nie, stoi i myślę sobie, ja pierniczę, nie, to jest człowiek, z którym strasznie chciałbym pogadać, nie, więc nie wiem, czemu tego nie zrobiłem, no ale, no cóż, tak, tak sporo ludzi widziałem, i, którzy tworzą tę branżę, no ale to wiesz, no, co tu się tam podniecać, nie, fajnie, super, że są. No. Bardziej oceniam ich gry niż ich, nie, z wyjątkiem paru japońskich mistrzów, tak? To jakby ich rzeczy biorę w ciemno. I skoro już jesteśmy przy japońskich mistrzach i przy targach i przy tym, że widziałeś japońskich mistrzów na targach, to czy na targach narodziła się miłość do gier od From Software? Nie. Nie, kompletnie nie. Przez Gulasza. Gulasz grał w Demon's Souls i mówił, słuchaj, to najlepsza rzecz na świecie, nie? A dobra, no spoko, nie? Tam, wiesz, trochę przeczytałem jakąś zapowiedź, nawet mi się podobało, ale potem zapomniałem, jak się gra nazywa. Mi się tak rzadko to zdarza. Jednak pamięć do gier mam całkiem niezłą. A to po prostu wiedziałem, że mało tego, podobało mi się to, ale jakoś się nie wkręciłem. I Gulasz po prostu o tym Dark Souls, bo jakby Dark Souls jednak było dla mnie pierwszą grą z serii Souls, które grałem, tak? Czyli te Demon's Souls mnie ominęło. Coś tam pograłem, ale jakby nie było jakiejś takiej wielkiej miłości od razu. Ale Gulasz po prostu tak męczył, tak opowiadał. On tam 20 godzin grał i był tam Undead Parish. Nie wiem, czy graliście, ale jakby to jest taka lokacja, gdzie jak ostatnio sobie odpaliłem grę, to tam byłem, nie wiem, w 5 minut, nie? Coś w tym stylu, nie? No dobra, może 10. I wiesz, i on tam po 20 godzinach, słuchaj, nie, tutaj jest super, musisz to grać, nie? Tutaj jest ten boss taki trudny, nie? Tam gargulce, co wiesz, to jest po prostu śmiech dzisiaj, nie? Ale coś było w tym, mówię, dobra, zagram. Jeśli chodzi o Soulsy, to chyba ja trafiłem po prostu na dobry moment. To znaczy, miałem grę najpierw w wersję recenzencką, czyli jak mogłem grać przed resztą, nie, może nie świata, bo Japończycy grali wcześniej, tak? Ich wersja wyszła wcześniej. Ale na to nie zwracałem uwagi. Więc grałem zanim jakby w Polsce się, wiesz, ludzie dorwali do tej gry. No i przede mną był Krzysiek Gonciarz, nie? Jakby on grał, zaczął wcześniej i on się mocno wkręcił i rozmawialiśmy na tym, wydaje mi się, że to był festiwal gier i komiksów w Łodzi, a może to było coś, na pewno w Łodzi o tym rozmawialiśmy, że właśnie o Soulsach, i on mówi, że tak się wkręcił, że musi to po prostu przejść i to jest najlepsza rzecz. I, no i tak jakoś tak od słowa do słowa, dobra, no to jedziemy, nie? Ja też jakby bardzo bym chciał. Krzysiek założył wydarzenie na Facebooku, do którego dołączyło mnóstwo ludzi. No i tak z tego wydarzenia jakby niestety wzięła się grupa, ale wydarzenie zniknęło, bo Facebook jest taki głupi, że nie zachowuje wydarzeń. Możesz zrobić chyba na max pół roku, a potem znika i tyle, nie? Więc wszystkie te posty, wszystko wyleciało. Ale dla mnie tamta sytuacja była taka, że odkrywałem coś totalnie nowego, nie miałem jakby pojęcia o tym, co to w ogóle jest. Nie wiedziałem, jak w to grać. Rozmawiałem ze społecznością polską, która też jakby wszyscy odkrywali tę grę totalnie na nowo i nie mieli, znaczy odkrywali ją, tak? No nikt nie grał w nią wcześniej, więc nie na nowo. Po prostu odkrywali. Nikt nie miał jej pojęcia. Może tam Tomek Gob wiedział trochę więcej, no bo grał w Demon's Souls, ale jakby dla większości osób to była pierwsza gra tego typu, nie? I tu w ogóle, czy wiesz, że tutaj jest tam secret w stylu tego z Wolfa starego, czyli wiesz tam, że jak uderzysz w ścianę, to tam coś jest za nią, nie? I w ogóle co, jakim cudem, jak miałem to znaleźć, nie? Więc tak rodziła się miłość do tej dziwnej gry. No i z tego mi się to wzięło. Później ta grupa się stworzyła, stworzyła za sprawą Tomka Gopa. No i tak już istnieje parę lat i coraz więcej ludzi, tam jest chyba z 1500 osób, tam jest czego pewnie ze 200 to max kojarzę i to by było dobrze, gdyby tak było, no, może 20 tak naprawdę. No, także no jest tam parę gwiazd, goście, którzy wiesz, speedrunują, nie, czy łukiem przechodzą grę, no, nie wiem, to cuda tam były, nie, nieprawdopodobne rzeczy. No i to była taka ciągła zajawka, takie wrzucamy, a ja widziałem ten filmik, a ja tamten, a ja odkryłem to, a ja tamto. Coś zupełnie nowego dla mnie, więc może też z tego mi się to wzięło, jakby tam cała miłość do tych gier, tak? Dobra, ja myślę, że bezpieczniej będzie nie wchodzić zbyt głęboko w temat tej serii, bo pewnie możesz o tym rozmawiać przez kilka dobrych godzin, dlatego... Tak, mógłbym, nie? Ale jakby nie zamierzam, nie?
Dlatego zamiast tego, tak jakby trochę zatoczymy koło i wrócimy się do tego, czego rozpoczął Oskar swoim długim pytaniem, czy raczej ty rozpocząłeś swoim długim wywodem dotyczącym twojej ścieżki zawodowej i skupmy się teraz na tym, co jest obecnie, czyli na twojej pracy w Bluebird Team, czy Bluebird raczej Team. No dobra. Jak to się stało, że wybrałeś akurat, czy dostałeś się akurat do tej firmy? I czy nie miałeś, pewnie już cię o to pytano sporo razy, ale to wciąż mnie ciekawi, czy nie miałeś obaw, że to jest firma, która no nie do końca sobie radzi w tej branży i jak tam trafisz, to być może też nie będzie to najlepsze miejsce dla ciebie? I dobra, to spróbujemy po kolei. W Blueberze ja już nie jestem jakby, bo jestem w spółce córce, która się nazywa iPhone for All. Strasznie dziwna nazwa, ale okej. Okay. Ale dobra, ale to do tego dojdziemy. Zacznijmy od tego Bluebera. Znaczy, jakby to jest cały czas to samo miejsce, jakby jesteśmy tam powiązani ze sobą, więc dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o dojazd do pracy na przykład. Jeśli chodzi o Bluebera, no to wiesz, jakby każdy, kto przyjdzie do. Kto przyszedł do Bluebera i zostanie zapytany o to, czy nie miał wątpliwości, na pewno skłamie, nie? Bo rzeczywiście było tak przez jakiś czas, że no firma nie miała jakiejś bardzo dobrej reputacji, co na szczęście udało się zmienić. No i co? No miałem trochę wątpliwości, ale wiesz co, ja nie lubię słuchać tego, co inni mówią o robocie, nie? W sensie, a tu mi się źle pracowało, a tu nie lubię prezesa, a tutaj, wiesz, nie miałem swobody twórczej. Każdy przeżywa, wiesz, swoje, nie? Każdy pisze swoją historię i jasne, możesz się uczyć na błędach innych albo być ostrożnym, no ale jakby to jak sobie poradzisz, no widzisz, no mi się jakoś udało i więc nie zawsze jest tak, że jak słyszysz, że firma jest jakaś zła, to nie idź tam całkiem, nie? Jakby omijaj szerokim łukiem. Natomiast czy ja miałem wątpliwości? Powiem tak, ja zobaczyłem, nad czym firma pracuje i stwierdziłem, że dobra, że widzę, że idzie to w jakimś sensownym kierunku, nie? Że to może być naprawdę to, a poza tym nie uważałem, że wiem na tyle dużo o game devie ogólnie, że jestem w stanie przyjść i powiedzieć nie, sorry, ja nie będę pracował w Blueberze, wyłącznie CD Projekt, nie? Wyłącznie. I to... Kurczę, no nie wiem, bo to w ogóle to From Software, nie? Bo ja te sousy mogę robić, nie? I no i tyle, nie? I jakby, a w ogóle będę pracował 2 dni w tygodniu i nie denerwować mnie, bo jestem najlepszy, nie? Jakby nie mam takiego poczucia. To było też jakieś wyzwanie i spoko. I jak poczułem, że tak, że chcę spróbować, a mnie zawsze to kręciło, nie? Miałem szansę wejść do gierek, mam jakieś tam takie pewne umiejętności, plus pewną zajawkę na coś, plus po prostu już ja naprawdę miałem dość mediów, nie? Jakby to było takie, może też, nie wiem, może to jest to, że człowiek jest trochę już starszy, wiesz, ja nie mam 15 lat, tak, teraz, i już po 30, tak, to już dzisiaj to już dziad. I tak naprawdę, no dobra, pisałem te 10 lat, ale co z tego, jak większość ludzi, którzy, tak patrzę teraz, nie, na gwiazdę YouTube'a. Ci goście mają, nie wiem, 1 000 000 subskrybentów i z tych subskrybentów to może 2 osoby mnie znają, nie? I ja, wiesz, ja jestem 10 lat w branży, ale jestem totalnie no-name'em dla tych ludzi, nie? I co tu, i o co chodzi, nie? Jakby mam jakieś swoje doświadczenie, no ale co dalej, nie? Jakby wielkiej kariery dziennikarskiej pewnie już raczej nie, bo ani mnie to nie kręci. Nie wiem, no chciałem jednak pójść dalej, tak? No i tutaj, skoro chciałem zawsze być w game devie, no to nadarzyła się okazja, no to jakby skorzystałem. No też miałem, jak widać, całkiem fajne możliwości, o. Tutaj. A jak czułeś się w tych pierwszych tygodniach, czy dniach, czy nawet miesiącach po przejściu na tę drugą stronę barykady? I czy było coś, co cię zszokowało albo zaskoczyło po tym, jak zacząłeś pracować po tej drugiej właśnie stronie? I teraz się będę długo zastanawiał, czy było coś takiego, czy szokującego. Na pewno super w takim miejscu jest to, że jest masa ludzi, którzy są twórczy, nie? Tacy naprawdę, którzy mają jakieś mega zdolności. Nie wiem, ja przychodzę, wiesz, wpadam, bardzo często przychodzę na produkcję i patrzę, co oni robią, choćby po to, żeby zobaczyć, jak ktoś składa level, nie?
I się, wiesz, przysiadam i mówię, dobra, weź mi pokaż, co tu się dzieje, nie? Chciałbym, wiesz, zobaczyć, w jaki sposób to zrobiłeś. No przy Layers of Fear, które, wiesz, jakby jest cały czas ten motyw, że ci się zmienia rzeczywistość, nie? Że jak obracasz się, to nagle jest coś innego za plecami, niż to, co miałeś za plecami. No to wiesz, jakby chciałem zobaczyć, jak to jest zrobione, nie? I to było super, że miałem taką możliwość właśnie poznać takich ludzi, więc to jest genialne, jakby przebywanie wśród tak utalentowanej jednak ekipy, to wiesz, inna sprawa, że też przyszli do Bluebera bardzo sensowni ludzie, nie? Bardzo. Część z Reality Pump, część, mamy ludzi, wiesz, ktoś tam był w CDP-ie, ktoś był w Techlandzie, no, są naprawdę bardzo różni ludzie u nas, więc jakby nie powiedziałbym, że ta ekipa nie umie robić gier, nie? Umie jak najbardziej. Więc no to udało się pokazać w końcu Layersami, tak? I mam nadzieję, że następne rzeczy też będą, albo nawet będą lepiej, powinny być lepiej oceniane, tak? Że będą dobrze odbierane, więc jakby zakończy się gdzieś tam to dogadanie, że Bluebird to, wiesz, najgorzej po prostu. Oczywiście paru znajomych mi ostrzegało, no ale to takie gadanie, no. Z jednej strony ktoś mi mówił, dobra, zostań w tej robocie, gdzie jesteś, bo wiesz, bo to jakiś tam prestiż i tak dalej. Są też, warto sprawdzić, warto pomyśleć o tym, że każdy ma różne też swoje potrzeby i jakieś swoje problemy, nie? Ja tam się nie będę jakoś tam specjalnie tutaj uzewnętrzniał, tylko wiesz, na przykład dla mnie bardzo ważne było, żeby być bliżej domu, nie? Ja jestem z Wrocławia, przeprowadziłem się do Bluebera, czyli do Krakowa, wróciłem do Krakowa. No i mi jest znacznie szybciej dotrzeć z Krakowa do Wrocławia niż z Warszawy. Dla mnie to był jeden z dużych bonusów, nie? I wciąż jest. Jakby tutaj jest życie tańsze, masa rzeczy, mógłbym powiedzieć, jest na plus w Krakowie, nie? Choć oczywiście bardzo tęsknię za Warszawą, którą uwielbiam. Więc to tak nie jest takie, wiesz, zmieniasz jedną firmę na drugą i to jest jednowymiarowe, że tylko myślisz o tym, nie? Ja mam też żonę, tutaj jakiś temat też był, wiesz, no to nie było takie proste przeskoczyć, więc no różne są powody, nie? A natomiast bardzo chciałem przeskoczyć do game devu i dobrze się to udało. To wyjaśnij jeszcze proszę, czym dokładnie się zajmowałeś w Blueberze, pracując przy właśnie Layers of Fear. Jaka była twoja pozycja, jak twój dzień wyglądał standardowo? Jasne, ja zajmowałem się głównie PR-em, też w sumie PR-owanie i marketing, jakby połączenie tego wszystkiego jakoś tak wyszło, żeby zajmować się jak jednym, to i drugim. Dzień pracy, każdy z tych dni jest tak inny, że aż ciężko powiedzieć, nie? Jakby, no to zależy, co danego dnia trzeba, nie? Bo jeżeli trzeba wysłać informacje prasowe, no to siedzisz i przygotowujesz te informacje, a potem je wysyłasz do dziennikarzy i wiesz, i poprawiasz i pytasz, czy dostali, czy wszystko spoko, czy wiesz, czy opublikują. To wcale nie jest takie łatwe zresztą, nie? Jakby teraz pewnie jest dużo prościej Blueberowi, bo jednak Layersy zrobiły swoje. No ale nie zawsze tak jest, że ktoś od razu mówi, dobra, jasne, napiszę ci recenzję, nie ma problemu, nie? Którzy w ogóle nie odpisują, wiesz, jest taki IGN to ma, wiesz, takich maili to ma tam tysiące dziennie, nie? Więc to wcale nie jest takie easy, żeby się tam przebić, więc no nie wiem, no różne, no jakieś wyjazdy na prezentacje gier, pokazywaliśmy na jakiś tam, wiesz, miałem przyjemność być, czy to w redakcji IGN-u, czy tam w GameSpocie byliśmy, w Poligonie, tak, i prezentowaliśmy im gry, nie? Więc to też takie inne spojrzenie, dość zabawne, bo jakby wiem, jak to wyglądało z drugiej strony, nie? I to nagle się okazuje, że to ja mam pokazywać grę. No i to też, wiesz, zobaczenie, jak to wygląda, i IGN to na przykład to jest fabryka, nie? To jest gigantyczne, wiesz, jak dla mnie się śmieję, że to hangar jest, nie? Tam siedzi 1000 osób i każdy, wiesz, mrówcza robota i stąd się biorą te wszystkie materiały. A taki poligon, to jak wejdziesz, to możesz się rozczarować, bo tam tu siedzi 7 osób i cześć, nie? I to jest tyle, taka redakcja, nie? Jedno pomieszczenie właściwie, więc to też jest fajnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda z drugiej strony. Nie wiem, znaczy ja w pewnym momencie i tak bardziej zająłem się iPhone'em, tak? iPhone for All, jakby to jest produkcja, znaczy to jest ekipa, która produkuje mniejsze rzeczy, jakby Bluebird jest totalnie zafokusowany w tej chwili na horrorach i tutaj jest, wiesz, to jest kierunek dla firmy, to są gry, które jak się okazuje czujemy się całkiem nieźle,
i chcemy to robić, tak? Więc udało się z layersami i kierunek jest jasny. Co dalej? Natomiast jeśli chodzi o iPhone'a, no to wiesz, to była spółka jakby założona, na samym początku, znaczy firma założona po to, żeby robić gry bardziej casualowe, mobilne, później tam się tam jednak przeszło bardziej w tak zwany midcore, nie? Czyli trochę dla ludzi, którzy lubią grać, ale nie do końca, wiesz, chcą poświęcać 10 godzin na to, żeby się nauczyć, jak grać, nie? Czyli po prostu wsiadasz, grasz i dobrze się bawisz, masz tam jakieś story, które cię zaangażuje, czy też wyzwanie masz i nie jesteś takim, wiesz, totalnie zielonym gościem, który kompletnie nie umie grać i cieszy się, że tam sobie coś postuka w ekran i to mu wystarczy, nie? Więc ja bardziej przeskoczyłem do ogarniania całego iPhone'a, tak? Ja zająłem się, można powiedzieć, że byłem takim dyrektorem zarządzającym, tak? I to ustalanie... ci bardziej odpowiada? Tak, jak najbardziej. Jakby, wiesz, zarządzanie całą produkcją, ustalanie jakby kierunków, w którym idziemy, też rozwiązywanie problemów ekipy, tak? Czy nie wiem, no to... Po prostu zarządzanie całą ekipą, nie? Która jest teraz. Znaleźliśmy nowych, fajnych ludzi. Też się chcieliśmy troszeczkę powiększyć, rozkręcić, nie? Bardziej. No jakby teraz no zmierzamy do ku premierze tam nowej gry, tak? Tam 4 kwietnia wyjdzie. Także to jest przede wszystkim teraz, wiesz, nasz cel numer jeden. Ja mam pytanie odnośnie tego, co sam wspomniałeś, a więc, że znasz obraz i z jednej, i z drugiej strony, i tego śmiesznego uczucia, kiedy miałeś prezentować grę w poligonie. Wiele osób z branży, wielu dziennikarzy szczególnie, zmienia swoje stanowisko z dziennikarza growego na specjalistę od PR-u w różnych firmach. I czy mógłbyś powiedzieć, jak twoim zdaniem różni się ta praca, czy w ogóle się różni? I ogólnie świetny pomysł z pizzą. Wszyscy mówią, że to mój pomysł. Ja się tam nie bronię przed tym, niech mówią, ale tak naprawdę to nie ja wymyśliłem, więc tutaj, wiesz. Myth, ale dobra, i tak mi nikt nie uwierzy. Dobra, no, niech tak będzie. Jakby, mity też pewne niech sobie będą, trzeba je pielęgnować, zapisywać dobre, wiesz, dobre rzeczy na swoje konto, tak? Dokładnie. Tak, niech tak będzie w takim razie, że ta pizza. No wiesz, jakby pizza się łączyła z tym, czym jest tak naprawdę Brawl, tak, że tej grą imprezową, więc jakby kupujesz pizzę i grasz, nie? I jest impreza, no, dla 4 osób. Max. Albo więcej, no, ale musicie wymieniać padami. Więc to było całkiem okej i tam strasznie mnie zdziwiło, że ludzie wrzucali na Face'a te zdjęcia i o, dzięki, dostałem pizzę, jakby super. Zadziałało, nie? To jest, wiesz, mistrzostwo, nie? Dobra pizza otworzy każde drzwi. No to wygląda, nie? Także, okej, polecam. Ale praca dziennikarza, praca, wiesz, w PR-ze, tam docieranie do dziennikarzy, to są zupełnie inne rzeczy, wiesz. Ja, kurczę, na przykład taka sytuacja, może to, że jak jedziesz na pokaz i jesteś dziennikarzem, to twoja robota zaczyna się wtedy, kiedy dojedziesz na miejsce i no i wiesz, jakby organizator powie, no dobra, no to już, nie? Tutaj masz grę, graj, albo obejrzyj zwiastun, obejrzyj gameplay i pytaj i tak dalej. I twoja robota się kończy, jak stamtąd wychodzisz. Nie? Znaczy później oczywiście musisz napisać o tym, czy tam nagrać jakiś materiał, ale to jest to. Natomiast praca takiego, wiesz, PR-owca, takiego gościa, który to ogarnia, to jest do tego momentu, czyli musisz dostarczyć tych ludzi, ogarnąć, wiesz, tam samolot i tak dalej. I w drugą stronę, jak oni już skończą ten pokaz, no to musisz jeszcze zabrać na jakąś kolację, wiesz, na jakieś piwo i tak dalej, nie? Więc jakby to zupełnie różne rzeczy, nie? To, że czasem się pisze coś, czy nie wiem, info prasowe, tak? No to, no dobra, no to no napisałeś parę zdań, nie? No to nie znaczy, że robisz dokładnie to samo, co dziennikarz, nie? Nie, to są zupełnie inne rzeczy, nie? A jeszcze chciałem się spytać o Layers of Fear, bo tak jak powiedziałeś, to jest gra, która zmieniła zupełnie obraz Bluebera. I chyba mało kto spodziewał się, szczególnie przed ujawnieniem tej gry, że to może być jakiejkolwiek skali sukces. A gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, zarówno krytycznym recenzentów, jak i samych graczy, co też widać na YouTubie czy na Twitchu. Sam też byłeś zaskoczony tym, jak dużym sukcesem ta gra się okazała i na ile sądzisz, to może jest trochę dziwne pytanie, ale na ile sądzisz, ty miałeś wkład w to, czy bardziej ta machina marketingowa, na ile wpłynęła na sukces tej gry?
No wiesz, no jakiś tam wkład człowiek miał, bo jakby nie miał, to, to pytanie, po co w ogóle siedziałem i coś tam robiłem, nie? Czy wiesz, ja nie tylko mam wkład, że tak powiem, w PR, ale też wiesz, parę rzeczy, parę pomysłów, parę uwag, które miałem, zostały, wiesz, pojawiły się w grze, nie? Jakby sam motyw z tym, że nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że tam są trzy zakończenia w grze, nie? Jakby, bo ludzie bardzo narzekali na to, jak gra była w early accessie, tak? Na samym początku. I ludzie narzekali na to, że śmierć postaci jest taka, no właściwie, no, bezsensowna. Spoiler alert! Nie, to postać to może, wiesz, to ginie parę razy, to jakby nie jest. Znaczy w sensie, że cię dopada coś i tam cię zabija, nie? Aha. To wiesz, jakby w horrorze to nie jest żaden spoiler, nie? Możesz zginąć, tak? Wow. No i jakby ludzie mówili, że to jest bez sensu, nie? Jakby, no fajnie, zginąłem, ale no ale za chwilę wstaję i idę dalej, nie? Przy czym na wersji tej Early Access, no wiesz, tam nie było za bardzo fabuły, tam były jakieś szczątki, żeby sobie ludzie coś tam sami budowali, sami sklejali, ale to nie było dokładnie to, co chcieliśmy opowiedzieć jakby w całości, tak? I tak samo było z tą śmiercią, że jak gdzieś tam, wiesz, pojawił się motyw, że to rzeczywiście musi coś znaczyć, więc być może powinno być tak, że jak zginiesz parę razy, to zobaczysz inne zakończenie, nie? Że jeżeli uda ci się uciec, to dostaniesz też inne, jakby... To jakby nie chcę wchodzić w szczegóły, niech sobie każdy zagra i spróbuje odkryć, w jaki sposób dostaje się te trzy zakończenia, albo nie wiem, albo niech sobie zobaczy na YouTubie, jak bardzo potrzebuje, ale zachęcam do grania. No ale to wiesz, no ale to jest takie coś z rozmowy właśnie, gdzieś tam mogę powiedzieć, to ja byłem, nie? Jakby ja tam mocno na to cisnąłem i gdzieś tam to była ta incepcja, nie? Zasiałem to ziarno i ludzie to podchwycili i zrobili, nie? To tam w robocie, nie? Więc jakby gdzieś tam ten troszeczkę tę cegiełkę jakąś swoją dołożyłem do tego wszystkiego. A byliście zszokowani po premierze, że tak dobrze została przyjęta, czy jakby spodziewaliście się już w momencie rozpoczęcia prac nad nią, że to może wyjść? Nie no, my mieliśmy, jakby my zbieramy feedback od samego początku, to nie jest tak, że my, wiesz, robimy grę i nie mamy o niej zielonego, wiesz, jakby świat nie ma o niej zielonego pojęcia totalnie, mamy jakieś tam swoje źródła, swoich ludzi, z którymi rozmawiamy po prostu na ten temat, pokazujemy im coś i jakby pierwsze testy pokazywały nam, że idziemy w dobrym kierunku, więc no sami, to na nas działało, tak, jak ja grałem po raz pierwszy i tam parę razy przestraszyłem, myślę sobie, kurde, no ekstra, nie? To może coś z tego być, nie? Zobaczymy, co dalej. Czy spodziewałem się dobrego przyjęcia? Głównie przez graczy było dobre przyjęcie, zwłaszcza przy Early Accessie. To była jakaś, wiesz, masakra, nie? Tak naprawdę. Tam były, nie wiem, 97% pozytywnych tam recenzji, no to szok, nie? I chyba, że aż tak będzie, to chyba się nie spodziewaliśmy. Jakby spodziewaliśmy się, że robimy dobrą rzecz i to wiedzieliśmy, nie? Ale że aż tak... Recenzje są różne, ludziom niektórym się nie podoba gra i ja to rozumiem, bo no okej, okay, no bo tam się chodzi, nie? Głównie, bo to jest taki experience, nie? Ktoś może powiedzieć, że to jest no, słabo gameplayowe i on się, albo on, ktoś się nie bał, nie? No to co, no co jest, no to co ja mam zrobić, jak ktoś się nie bał, no to... A serio były osoby, które się nie bały tej gry? Tak, nie, no wiesz, nie wiem, dziennikarka IGN-u, że klepane te straszaki, takie nic, w ogóle się nie przestraszyłam, nie? No teraz okay, no. Zamiast pizzy wyślij je okulary do widza. Głowy konia. spokojnie, już wszystko jest, wiecie, ogarnięte, także... Nie żyję już tej dziennikarki. Także już... Tak, no dobra, temat jest załatwiony, nie? To ja jeszcze... Nie, no tylko mówię, że wiecie, jakby, ale o, tak, ale i mało tego, bardzo ciepło zostaliśmy przyjęci w Polsce i to jest super, bo jak, nie wiem, czy jakby ludzie mają takie pojęcie o tym, ale to nie jest tak, że Bloober zrobił Basement Crawl i cały świat się o tym dowiedział i nienawidził tej firmy i tak dalej, nie? To jakby, to Polacy bardzo pamiętają takie rzeczy, no bo to jest jakby jedna, tak samo jak lubimy się chwalić, być dumni z naszych gier i naszych sukcesów, tak? To, no to jak ktoś, komuś się powinie noga, no to, albo przez długi czas mu nie wychodzi, no to fajnie mu dojechać, nie? Tak jakoś jest. Ale uczciwie trzeba przyznać, że ci sami ludzie powiedzieli, okej, zrobiliście fajną rzecz, nareszcie, nie? Jakby super, że dołączacie do grona tych lepszych deweloperów i wiesz, czy tam najlepszych nawet, nie? No bo to ta gra jest sukcesem, nie? Więc bardzo ciepło została przyjęta w Polsce i to mnie bardzo cieszy, nie?
To ja jeszcze wyciągnąłem taki cytat z ciebie, z jednej z twoich rozmów, czy z serii pytań raczej, odpowiedzi. Wspominałeś tam, że rynek gier w Polsce jest bardzo trudny i nawet gdy ktoś stworzy dobrą grę, to wciąż trudno jest się takiemu twórcy przebić. To jest wniosek, którego zdałeś sobie sprawę właśnie w Blueberze i jednocześnie masz jakieś antidotum na ten problem? Czy widzisz jakiś sposób, w którym można skalę tego problemu zmniejszyć? Nie przypominam sobie tej wypowiedzi, szczerze mówiąc, i zabij mnie, nie wiem nawet, gdzie to powiedziałem. Może powinienem cofnąć się w czasie i powiedzieć sobie, żebym nie gadał głupot, nie? To mówiłeś jeszcze, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie ignorowałem polskich gier niezależnych i pisałeś o nich. Tak samo na Game Deal, jak i na tak, granie, tak, że tak, to niewiele, to jednak no niewiele tak, daje. Aha, no tym grom. Znaczy wiesz co, dobra, to być może chodziło o... Być może to jest jakby tak wiesz, szerzej spojrzenie na też na dziennikarstwo polskie, nie? Nie wiem, czy to dokładnie mogło mi o to chodzić, ale i na pewno ciężko jest przebić się do mediów, albo było ciężko się przebić, bo ostatnio zauważyłem, jest taki trend, że jednak dziennikarze polscy piszą o grach polskich, nie? Że jest fajnie napisać o swoich. Tym bardziej, że mamy czymś pochwalić. Wiesz, no, nawet tak małe gry, jak te, którymi zajmuje się iPhone for All w tej chwili, tam Red Game Without a Great Name, tak? Czy nawet ten nasz tam Green Game Time Swapper, którego chcemy wypuścić tam 4 kwietnia, to pojawiają się infosy o tym, nie? I nikt mnie nie ignoruje tak totalnie, że weź gościu, co ty w ogóle tutaj nam wysyłasz, nie? Więc to się zmieniło na pewno, nie? I to nie jest tak, że ja znam tych dziennikarzy, bo z nimi pracowałem z większością, więc oni, wiesz, jakby po znajomości mi tam puszczają te newsy. Widzę masę newsów o polskich grach i to jest super, bo tak nie było 2 lata temu, że byle pierdoła mała mogła liczyć na publikację, na wywiad. Zobacz, co robi Paweł Olszewski na Poligami, że znowu go pochwalę. Relacje... A może to jeszcze było na Games, nieważne. Relacje z jakiegoś game jamu, nie? I on opowiada o ludziach, którzy no to wiesz, no to jest sama czysta przyjemność obejrzeć coś takiego. No to super, że ktoś się tym interesuje, że podniósł ten temat, nie? Bo mamy się czym chwalić, bo naprawdę w Polsce powstaje masa dobrych rzeczy. Game dev jest prężny i tak, no i to jest super, że potrafimy. Mamy wreszcie coś takiego na światowym poziomie, że wiesz, możemy być z tego dumni i powiedzieć, to jest nasz towar eksportowy, nie? I ktoś może powiedzieć, tak, słuchaj, kurde, w Polsce to powstają naprawdę super gry, nie? Tam jest klimat, nie? Jak ktoś mówi, że jest z Polski i jest deweloperem, to oznacza od razu, że warto się nim zainteresować, nie? I to się stało, nie? I to jest piękne właśnie na przestrzeni tych ostatnich lat, że tak dobrze się to u nas rozwinęło i tym bardzo pozytywnym akcentem zakończymy już w takim razie. Adrian wyczerpał swoją pulę dodatkowych pytań i przejdziemy do ostatniej fazy podcastu, czyli 4 szybkich pytań. Nie wiem, czy znasz zasady, w każdym razie je powtórzę, bo być może słucha nas ktoś, kto nie słuchał nas wcześniej i nie wie. A więc 4 szybkie pytania i całe ich piękno polega na tym, że musisz odpowiadać bez zastanowienia, czyli pierwsza myśl od razu wędruje do ust i mówisz na głos, co myślisz. Możemy zaczynać? Gotowy? Przerażony. Dobra. 3, 2, 1. W co obecnie grasz? W Tomb of the Mask, to się tak nazywa. To jest taka mała gra mobilna, ale po prostu nie mam czasu w tej chwili. No i wróciłem do Dark Souls na chwilę. Twoja ulubiona gra w historii. I tutaj zastrzeżenie specjalnie dla ciebie, że nie możesz mówić nic o grach od From Software. Zdziwilibyście się, bo ja mam sporo gier, które uwielbiam. Jest to UFO, Enemy Unknown, to pierwsze, tam z 90 bodajże 4 roku. I uwielbiam Lumines, całą serię Lumines. To jest po prostu coś, przy czym straciłem jakieś setki godzin i po prostu chciałbym, żeby Tetsuya Mizuguchi zrobił kolejną część i nie na mobilki. Nie wiem, czy kojarzycie. No ja jakby rozkładam bezradnie ręce, kiedy ludzie mówią, nie wiemy, co to jest Lumines. No to taki Tetris. Tak, oczywiście, że tak. Świetlany. Tak, genialna rzecz. Także wiecie, ja bardzo dużo gier lubię. No Metal Gear Solid 1, no Mistrzostwo Świata, Resident Evil 4, Vanquish, cudowna rzecz. Przepraszam, muszę to powiedzieć. Także sorry, przerwę wam na sekundę ten szybki strzał.
jak ktoś przychodzi na rozmowę o pracę do game devu i dostaje pytanie, powiedz, jakie masz 3 ulubione gry i się zastanawia, no to sorry, no to ja go nie zatrudniam, nie? To jest, dla mnie to jest masakra. Ja nie jestem w stanie przestać gadać o grach, a jak ktoś nie jest w stanie powiedzieć 3 swoich ulubionych, to w ogóle nie mam o czym rozmawiać, nie? To jest dla mnie prosta zależność, więc no, tak. Grajcie i mówcie o tym, nie? I jarajcie się, zwłaszcza na rozmowach kwalifikacyjnych. To ja też zrobię wyjątek, przerwę serii, właśnie sprawdziłem. Vanquished miało premierę prawie 6 lat temu. Chryste, panie. Ale ten czas leci. Ale mógłbym gadać o tej grze. Wracając, na jaką grę najbardziej czekasz? Zgadnij. Jak mogę coś innego powiedzieć, tak? Jak mogę powiedzieć coś innego, to uwaga, nie czekam na nic. Nie czekam absolutnie na nic, jakby co wychodzi, to śmiało, nie? Jakby jest już teraz tyle tego i tyle mam zaległości, jakby nie, już ciężko mi się jarać czymś, co będzie w przyszłości, ja się jaram tymi rzeczami, które mam w tej chwili. Więc jakby Dark Souls 3, a potem niech się dzieje, co chce, tak? Jakby, nie wiem, Gearsy fajnie, obczaje, nie ma problemu. Nie wiem, no. Uncharted 4, mech. No Uncharted 4 to wiadomo, no ale to są właśnie takie rzeczy, ja czekam, no to... Ta branża nauczyła mnie jednego, że tu dostajemy takie, wiecie, bonusy, takie, nie wiem jak to powiedzieć, skarby co miesiąc, nie? Cały czas możemy w coś grać i to, czy ja czekam jeszcze, muszę rok na coś poczekać, czy 2 lata, to dobra, poczekam, nie ma problemu, no. W końcu wyjdzie, nawet Duke Nukem w końcu wyszedł, więc... Dobra, no, poproszę to Beyond Good and Evil 2 Nintendo, jak trzeba od Nintendo, to niech będzie. Oj, tak. Nie ma problemu, tak. Jeżeli tak, to sobie kupię tego NX-a i będę grał. To na koniec, kogo najbardziej cenisz w branży? I tu mam na myśli albo firmę, albo osobę, albo jakąś grupę osób. Obojętnie, co ci pierwsze do głowy przychodzi? Byle nie było to związane z From Software. Oczywiście. No to przede wszystkim japońscy mistrzowie zawsze, tak? Shinji Mikami, Akira Yamaoka, jakby to są, to, no wiecie, Hideki Kamiya, Yoshinori Ono, tam był jeszcze Kobayashi, jeszcze masa innych nazwisk, to jakby ja strasznie lubiłem zawsze japońskie gry i dzięki temu jakby mocno zainteresowałem się graniem na konsolach, tak? Bo tutaj znajdowałem właśnie te tytuły. Oczywiście jest masa świetnych twórców, Rare wróć, tak? To prawdziwe Rare, niech wróci. I wiecie, no i w Polsce, no come on, no wiecie, CD Projekt Red, Techland, no dla mnie to mistrzowie i świetne rzeczy robią, mi się doskonale bawię przy ich grach. Więc nie wiem, no tak nie potrafię powiedzieć. Kiedyś miałem tego mistrza Kojimy, ale zbłądził moim zdaniem, no ten Metal Gear to ostatni, to dla mnie katastrofa, więc znaczy fajna gra, ale no, ta fabuła to jakiś już bełkot, więc niech już zrobi tego Silent Hilla czy cokolwiek, nad czym tam pracuje z Sony i niech to będzie coś innego niż Metal Gear, bo tego już nie zniesę. Tak, powiedziałem to celowo, tak. Pana Kojimy też pozdrawiamy, jak nas słucha. Pozdrawiamy. Michał Kojimy. Wciąż ma ci za złe, że nie był w stanie z tobą porozmawiać, tylko mógł, tak, mógł sobie zrobić z tobą zdjęcie. To o to chodzi, nie? No nie, tutaj to akurat Konami, nie? Także. No a Konami dokładnie. Chyba nikt już nie lubi, więc... Fu tutaj... Konami. Tak. No nie, ale ostatnio były te teksty o Konami, że tam zablokowali ten remake fanowski Metal Geara i mogę powiedzieć, że w kolejnym numerze IPSX Extreme bronię Konami, także dla odmiany. Tak. O, no właśnie, to chyba jeszcze warto zauważyć i zaznaczyć, że wciąż można cię czytać w tak. Czasopismach, konkretnie właśnie w PSX-ie, więc odsyłamy tam i dziękujemy. Ale to jest tak. Tylko felieton jeden, także spokojnie, nie narzucam się nikomu. Dobra, to mimo wszystko odsyłamy, bo masz ogromny warsztat i wiedzę i doświadczenie i też fajnie się ciebie czyta, więc jak najbardziej zachęcamy i dziękujemy ci za poświęcony czas, mimo że mieliśmy sporo problemów technicznych, chyba najwięcej do tej pory w historii naszego programu. Nikt tego nie usłyszy. Tak, mieliśmy dość sporo, ale... To mimo tego fajnie, że udało ci się podzielić z nami taką masą interesujących historii, anegdot i że byłeś w stanie
też podzielili się spostrzeżeniami celnymi i ciekawymi, więc dzięki Ci wielkie za to, nam się rozmawiało niezwykle przyjemnie. Jasne, 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 ja dziękuję bardzo za zaproszenie, nie? I jeśli ktoś tutaj dotarł, no to dziękuję bardzo, bo to nie jest łatwe. Nie? Takie rozmowy prawda. Są fajne, wiesz, przy piwie, jak trwają 5 godzin, a ten znowu zaczął gadać, o mój Boże. Ale my zawsze jako prowadzący tego programu czujemy się, jakbyśmy właśnie gadali z kimś przy piwie, czy przy herbacie, mimo że... Ej, ja nie wiem, Adrian, jak ty, ale u mnie na biurku stoi na przykład. Nie, żartuję, nie mam niczego. Tak, więc to jest jedna z najlepszych... Suchy żart, tylko je mam zawsze przy sobie. Musiałeś zarzucić na sam koniec. To tak, żeby nie było tak sucho, ale żeby zrobiło się miło ponownie, to jeszcze Ci życzę powodzenia i Oskar chyba też się dołączy. Oczywiście. W tym, co robisz w iPhone for All i też sukcesu na konkursie Indie Plus 2016. Bo będziesz się wybierał do San Francisco. Dosłownie za 28-9 godzin, tak. No właśnie, więc będę leciał, także Ci powodzenia tam. Już w momencie, kiedy ten odcinek się pojawi, będziemy znać wyniki konkursu, więc też pewnie postaramy się poinformować w nocy o tym, jak to się skończyło. To prawda. W każdym razie życzymy powodzenia i w tej firmie i generalnie we wszystkim, co robisz, i żeby dalej ta twoja ścieżka w branży tak fajnie się rozwijała i żebyś miał jeszcze więcej interesujących historii do podzielenia się z nami i nie tylko. I dla was też tak naprawdę, wiecie, trzymajcie, wiesz, ten kurs, jakby róbcie to dalej, jakby fajne to jest i nie rezygnujcie z tego, nie, jakby, a co będzie dalej, no to zobaczycie, nie. Dzięki, może, to bardzo... Być może z wami będą robić wywiady i nie tak będzie właśnie. Za te 10-15 lat. No, jak czemu nie? Jak będziemy starzy po 30. Tak jak dzięki, ty. Dzięki za przypomnienie. To dziękujemy za te miłe słowa, to bardzo motywujące. Jeszcze powiedz nam na koniec naszym słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć w internecie, jak można Cię śledzić, poza tym, że piszesz w PSX Extreme. Ja się głównie na Twitterze produkuję, tam jest Mielu83, zdaje się. No, to już wiecie, ile mam lat. I to by było, no to głównie to, ja tam jakoś, nie wiem, mam bloga swojego, ale to nie ukrywam, że to jest martwe i właściwie powinienem to wyłączyć w cholerę, żeby nikt już tam nie zaglądał i się nie pastwił nad tym, ale to jest taki wyrzut sumienia. Przypomina mi swoim istnieniem, że coś powinienem jeszcze zrobić. I nie wiem, no w Extreme na pewno i pewnie... O, i zapraszam do grupy Dark Soulsowej. Jak ktoś lubi, no to prepare to die i jazda. No, tam to jesteśmy na bieżąco, także to może nawet aż za często. Umieścimy link w opisie na pewno. Ja jeszcze wjadę z drobną prywatą, bo okazało się, że mamy fanów na wykopie, Adrian. Właśnie otworzyłem powiadomienie od Mariana Bączala, który pisze, że robimy dobrą robotę, ale mimo wszystko nas nie zasubskrybuje i subskrybuje nasz podcast. Cóż, tak, i chciałbym, żebyśmy zaprosili na debatę Jarosława Kaczyńskiego albo prezesa Rzeplińskiego. To już przemilczmy w każdym razie. Nie ta branża. A może jednak oni w sumie też produkują dość produkcję VR, bym powiedział. Polityczne. Okay, ale... Augmented reality. Dokładnie. Tak, tak. Ja również przyłączam się do podziękowań dla Ciebie i dzięki wielkie za pojawienie się w naszym studiu. Jak wiadomo, na najwyższym piętrze najwyższego wieżowca w centrum Warszawy. Dzięki wielkie z mojej strony. I do zobaczenia wszystkim słuchaczom w kolejnym odcinku. Pa, pa, trzymajcie się. Dzięki wielkie.